4 października, Piotr Korczarowski, witam w studiu Emisja. Dzisiaj zaczynamy no, z pewnym poślizgiem, ale dlaczego to zaraz powiem. Dzisiaj temat taki, który no, pewnie część internetu zelektryzuje, bo jak widzicie po grafice będą obgadywani różni znani ludzie z prawicy. No, niemniej jednak mam nadzieję, że to jest tylko taki smaczek, który przyciągnie uwagę, a tak na dobrą sprawę najważniejsze będzie to, co merytorycznie pozostanie po tym programie i mam nadzieję, że do tego ta dyskusja się sprowadzi, do jakichś merytorycznych stwierdzeń i ocen naszej rzeczywistości w Polsce, a oceniać będzie Radosław Patlewicz. Witam Państwa. Historyk, publicysta historyczny, pisarz historyczny, na pewno twórca tej oto książki. Hobbysta. Mała księga bohaterów Polski. To jest podobno pierwsza część, będą jeszcze kolejne. Nie tylko zresztą tej książki, o tej książce jeszcze dzisiaj będziemy mówić. I pan Maciej Maciak, autor CW24, twórca, właściciel, dziennikarz i od niedawna kandydat na prezydenta Włocławka. Tak jest. Niezależny. Dokładnie. Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że udało się pogodzić jakby te dwa wasze światy, że przyjechaliście do tej naszej Łodzi, która niby leży w centrum kraju, a tak naprawdę dla niektórych jest strasznie daleko położona. I wspominając o tych dwóch światach, to od tego bym chciał zacząć, że wydawałoby się, że ludzie, którzy reprezentują podobny światopogląd, wyznają podobne wartości, powinni się wspierać, natomiast w polskiej tej przestrzeni patriotycznej, nie zawężam jej do prawicowej, tylko do tej, która uważa siebie za patriotów, jest cała masa antagonizmów, ludzie się zwalczają, nie lubią, komentują siebie nawzajem, bardzo często też negatywnie, no to zacznę od was. Jakbyście mogli gdzieś znaleźć jakieś pole odniesienia wobec siebie, bo jakbym pewnie zapytał każdego z was z osobna, jakie są wasze priorytety, marzenia, oczekiwania wobec Polski, to obaj byście się zgodzili, że wielka, silna Polska, suwerenna, niepodległa i co do tego nie ma wątpliwości. To nie jest tak, jakbyśmy pytali, nie wiem, tam posłów Nowoczesnej, że tak, Polskę jak najbardziej kochamy, ale niech się rozmyje w strukturach europejskich. Nie, no tu nie ma właśnie żadnych ale, a mimo to jesteście obaj kojarzeni z troszkę innymi płaszczyznami patriotyzmu. Ja tak enigmatycznie trochę o to pytam, ale chciałbym zapytać właśnie o te wasze różnice. Jaki u was jest ten wspólny mianownik, a jakie jest podłoże takie, od którego można wyjść, co to dla was znaczy patriotyzm i gdzie byście siebie zaszeregowali w tej ogólnej sferze patriotów w Polsce? No, nie wiem, to pierwszy może Radosław. Nie wiem, czy to znaczy mój słowotok. Najpierw trzeba by było zdefiniować, czym jest w ogóle polskość. Według mnie polskość jest to kwintesencja cywilizacji łacińskiej, czyli prawo rzymskie, greckie pojęcie prawdy, dobra i piękna oraz Kościół katolicki jako generator zasad moralnych. I wychodząc od tego, polska specyfika to wiąże się z hasłami takimi jak Bóg, honor, ojczyzna, wiara, rodzina, własność. Mm-hmm. Skądinąd nam znane, mnie się to kojarzy z Grzegorzem Brauchem. Tak, no on to tak fajnie scharakteryzował. Okej, no dobrze, czyli rozumiem, że ci, którzy twierdzą, że jesteś agentem Watykanu, to są ci, którzy nie lubią Grzegorza Brauna. No dobrze, a ty Macieju, jak siebie widzisz? Czy dla ciebie ta triada klasyczna, którą przed chwilą Radosław wymienił, jest najważniejsza? I czy Polska mogłaby w twoim wyobrażeniu jako właśnie suwerenne państwo funkcjonować bez jakiegokolwiek z tych elementów, czyli tej cywilizacji łacińskiej, greckiej triady klasycznej, no i kościoła katolickiego. No to greckiej czy rzymskiej? To po pierwsze. Po drugie, czym jest kościół? Przecież w kościele, choćby polskim, a i w historii pan Patlewicz jako historyk zapewne o tym wie, było mnóstwo prób oderwania kościoła polskiego od Rzymu. Cały czas są spory wśród hierarchów wyższego, niższego szczebla, że głowa Kościoła powinna być w Polsce, prawda? I wtedy ewidentnie Kościół stałby za interesem narodowym. W tej chwili, gdy głowa Kościoła nie jest w Polsce, jesteśmy zdani na łaskę lub niełaskę tych, którzy
tych, którzy napędzają Kościół katolicki. Może pan Patlewicz za moment mnie wyprowadzi z błędu, ale Ruth Grimaldi w mojej ocenie w tej chwili kontroluje Watykan i przez swoje lobby jest w stanie wpływać na to, kto zostanie papieżem lub nie. Tak bywało przecież w historii, pewnie nigdy się to nie zmieni. Arcybiskup Karl Maria Vigano, zdaje się, w 2009 roku w swoim raporcie upublicznił, w jakie kieszenie wpadają pieniądze Watykanu, czyli ten cały grosz zbierany z całego świata. A jeżeli wybrniemy z jego raportu, on został zesłany do Stanów Zjednoczonych. Skoro jesteś taki za Kościołem, skoro dbasz o jego interesy, poradź sobie na rynku amerykańskim. Ja trzymam kciuki, żeby było jasne, za Kościół katolicki, ale obawiam się, że ten cały wysiłek czyniony przez nas wszystkich katolików jest tylko po to, żeby książę Monako, pan Grimaldi, mógł pić szampany po 5000 euro za flaszkę i gościć modelki, najlepsze modelki na świecie. I prywatny biznes napędza Watykan. Radosław, jesteśmy pod nie takim wiem, nie mocnym słyszałem, wpływem. Nie słyszałem o tej teorii. Także o raporcie, ciężko mi się odnieść. No ale możesz powiedzieć na pewno, bo jakby nasz Kościół jest uniwersalny i przekracza granice Polski. Kościół katolicki. To nie jest tak jak na przykład cerkiew prawosławna, że powiedzmy, no nie wiem, Serbowie mają swoją, Grecy mają swoją, Rosjanie mają swoją. To jest taka głowę kościoła mają niemalże ale religia kościół, narodowa. Kościół z samej swojej definicji jest internacjonalistyczny, więc tutaj on nie dzieli ludzi na narodowości pod takim kątem, że tak, że Polacy mogą wierzyć, a przykładowo Ukraińcy nie mogą nie, wierzyć, ale tu nie, chodzi, nie wiesz, mogą być katolikami. Nie chodzi o kwestię wiary, bo tu jest coś takiego, no to tak jak o kapitale się mówi, że z definicji kapitał nie powinien mieć narodowości, a wiemy, że ma. Więc chodzi mi o to, czy my jesteśmy jako katolicy właśnie suwerenni w swojej wierze, w swojej religii, w myśleniu i postrzeganiu świata jako katolicy, czy jednak znajdujemy się pod wpływem świata zachodniego, no nie wiem, no, dyktatu powiedzmy tego umownie, Watykanu, bo to dobrze wiemy, że to nie o sam Watykan chodzi. Ja myślę, że to jest decyzja suwerenna każdej osoby. Każdy powinien dbać o swoje zbawienie. Ja widziałem dzisiaj na kanale Marcina Roli, pierwszy z ale programów doktora Krajskiego. Rozumiem, do czego pijesz. Pijesz oczywiście do obecnego kryzysu w Kościele. Tak, bo, ale właśnie to chciałem, pozwól tylko, że dosłownie dwa słowa dopowiem. Tam jest rozmowa doktora Krajskiego z jednym z duchownych ze wschodu i on mówi jasno, że on nie akceptuje właśnie tych zmian, które są w tej chwili w Watykanie. Natomiast on z całą pewnością jest człowiekiem Kościoła, no przyszedł sutannie, to jest biskup, czy arcybiskup nawet, bo tak tylko kątem oka to widziałem. Poznałem go nawet wczoraj. No więc właśnie, to wiesz o czym mówię, ale moje pytanie jest szersze, bo już mieliśmy przykłady takich ludzi, którzy mienili się patriotami i wspaniałymi Polakami, którzy tylko sugerują, jak się rzeczy mają, a Kościół i Watykan to jest najgorsze, co nas spotkało i tu oczywiście mam na myśli słynny lubliński bunkier. No to oni nie są jedyni, prawda? To przykładowo Turbosłowianie, właśnie pan Chojecki, pan Potocki, oni mają wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest walka i ośmieszanie Kościoła katolickiego. No ale to gdzie bo to inaczej. Dzisiaj cały program chciałbym, żebyśmy poświęcili no chociażby właśnie zagadnieniu takiemu jak na tej twojej książce, czyli Księga Bohaterów Polski, że my jako naród lubimy sobie szukać przywódców, lubimy poszukiwać autorytetów i jak ktoś nam się spodoba... Bo to wygodne. Niech tak, ktoś za nas, niech ktoś za nas zrobi. Nie. Ale tak, jak ktoś nam tak się spodoba, to zaraz przyjmujemy jakby wszystko, co mówi, jako pewną prawdę objawioną, że ten nasz guru nie może się mylić. Bierzemy wszystko z dobrostanem inwentarza, co nam proponuje. No i pojawiają się właśnie tacy demagodzy jak Chojecki, którzy najpierw występują w obronie racji stanu polskiej, a potem już wszystko sprowadzają na tory właśnie swojego sekciarstwa. Nie, to akurat w jego przypadku było na odwrót. On najpierw zaczął działalność stricte religijną, a następnie uznał, że wypłynie na szersze wody, jeśli połączy działalność religijną z pseudopatriotyczną. No tak, bo wcześniej on był praktycznie nieznany w jakimś wąskim kręgu, tak, jak to się mówi tak, że był szeroko znany w bardzo wąskich kręgach. Rozbijał duszpasterstwo akademickie w Lublinie.
No właśnie, dobrze. To gdzie zaznaczyć te granice, żeby z jednej strony pilnować tych tradycyjnych wartości, konserwatyzmu, już nawet wykraczając poza ramy religii, bo nie chciałbym, żebyśmy w tym wątku utknęli. Tylko gdzie zaznaczyć granice między tym, że ktoś radykalnie pilnuje tych ważnych dla nas wartości, stoi na straży tego, to, co nazywamy cywilizacją łacińską i do czego my jako naród się poczuwamy, a w którym momencie już się zaczyna kompletny odlot i budowanie sekciarstwa. I już o tym powiedziałem, jakie są podstawowe zasady cywilizacji łacińskiej, tak? Czyli w tym akurat wypadku, jeżeli ktoś gardzi prawdą, łamie zasady prawdy, dobra, piękna, no to już wiadomo, że jest wrogiem cywilizacji łacińskiej, więc i też jej innych elementów, takich jak właśnie Kościół katolicki i prawo rzymskie. No ale dzisiaj widzisz, nawet w samym Watykanie pojawiają się głosy, które są sprzeczne z cywilizacją łacińską, bo chociażby słynne zdanie, że homoseksualizm to jest specjalny dar od Boga i trzeba go umieć docenić. Już odpowiadam, Kościół jest w dużym kryzysie, ale nie jest to pierwszy kryzys Kościoła i pewnie też nie ostatni i być może nawet nie największy. Ale nigdy Kościół nie miał tak dużych sił naprzeciwko siebie, czyli wielkich międzynarodowych korporacji. Więc może być to ostatni kryzys. Niekoniecznie. Kościół miał kryzys poważny w wieku XIV, kiedy trwała tak zwana niewola awiniońska. Kryzys był też w wieku XV-XVI, jeśli chodzi o te odpustynie, między innymi później reformacja. I kryzys był w wieku XVIII, kiedy w szeregi duchowieństwa mocno weszli masoni. I jakoś z tych kryzysów wszystkich Kościół wyszedł wzmocniony, tak jak po reformacji postanowiono wdrożyć kontrreformację na Soborze Trydenckim. A jeśli chodzi o masonów, no to kilka bulli wyszło potępiających i Kościół się wyczyścił. Mhm. Dzisiaj słuchałem kanału... A w Polsce było już aż tak źle, że dwóch prymasów było masonami, no to... Wiemy już. Ale Maciej słusznie zauważył pewne zjawisko postępujące. Właśnie zacząłem mówić, że słuchałem dzisiaj kanału Weroniki Kostrzewy, to jest taka prawicowa dziennikarka, która oceniała film Claire i tam mówi, że równie dobrze... Kto był sponsorem filmu Claire i zastanówmy się, kto był sponsorem tego filmu? Oprócz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który zawsze dokłada się do takich przedsięwzięć, nie wiem, kto był strategicznym sponsorem. Założę się, że korporacja. Ale jeszcze jedna sekunda, bo chcę nawiązać do tej twojej myśli, Macieju, że to może być ostatni kryzys. Weronika mówi tak o tym filmie, że równie dobrze mógłby powstać film o, powiedzmy, polskiej patologicznej rodzinie, która jakby uosabiałaby najgorsze cechy i nasze jakieś tam wady, nie wiem, pijaństwo i całą patologię. Natomiast to nie byłby film, który wzbudziłby taką ogólnonarodową dyskusję o tym, że kondycja polskich rodzin to jest autentyczny dramat i trzeba coś z tym zrobić. Tym niemniej na przykładzie właśnie tego filmu Claire rozgorzała cała w Polsce dyskusja, że no, z Kościołem katolickim dzieje się coś bardzo niedobrego i to już jakby są ostatnie chwile tego Kościoła, bo tyle ludzi poszło na Claire, tyle ludzi to widzi, dostrzega. No, tu się akurat zgodzę z panem Patlewiczem, że to już ja, mając 48 lat, już któryś raz słyszę o tym kryzysie, że to już koniec i Kościół trwa, ale gdyby potraktować Kościół jako też międzynarodową korporację, to Kościół traci udział w rynku światowym. Ale na rzecz innych religii czy na rzecz ateizmu? Na rzecz innych korporacji. Wszystko to korporacje. Każda duża siła znacząca na świecie w kategoriach biznesu to korporacja. I twoim zdaniem tylko o to tu chodzi? O wpływy korporacji? Tym czy innym środkiem? It's all about the money. Zawsze chodzi o kasę. Nie masz kasy, znikasz. Nie macie. Nie jesteś w stanie swoich idei promować, nie jesteś w stanie przeżyć, odczuwać przyjemności życia, pomagać ludziom. Nie masz kasy, cię nie ma. Wszystko chodzi o pieniądze. Radosław, kto walczy z Polską? Kto walczy z naszą tradycją, z naszymi wartościami? Kto jest po drugiej stronie? To znaczy się, ja powiem tak, zamiast tutaj krytykować Kościół i ten kryzys, powinniśmy się skupić na tym, jak mu pomóc, jak wesprzeć te jednak jeszcze wciąż istniejące zdrowe czynniki i zdrowych księży, zdrowych biskupów w ich walce o prawdę i o odnowę Kościoła. Może jakiś sobór nowy będzie... I to wszystko naprawi, tak jak Sobór Trydencki. Przecież w Polsce w wieku XVI już nawet taka była sytuacja, że protestanci mieli przewagę w jednej z izb parlamentu no i chcieli przeprowadzić reformację odgórną, czyli ustanowić polski kościół narodowy.
i na szczęście to się im nie udało. A później przyszła do Polski kontrreformacja, jezuici i obroniliśmy wiarę. Nie wiem, czy na szczęście, czy nie, bo gdyby była głowa Kościoła w Polsce, to nie jest powiedziane, że nie mogłaby wchodzić w sojusze z innymi głowami kościołów katolickich w poszczególnych krajach. Więc do końca się tu z panem Patlewiczem nie zgodzę. Proszę pana, już mówię, droga reformacji już teraz wydała ostateczne owoce. Ale tak działają protestanci i odnoszą sukcesy. Dziś widzimy, w którym miejscu są główne denominacje protestanckie, do czego doprowadziły, śluby homoseksualne, adopcje i tak dalej. No więc... Kościoły protestanckie też borykają się z problemem korporacji światowych, tych komercyjnych, ale nie chodzi tylko o komercję, bo one też promują pewne idee. Kilka lat temu, to był początek programu, musisz to wiedzieć, około 3 lat temu, zauważyłem, że jest mnóstwo brodatych mężczyzn w reklamach. I to niezależnie, czy to był koncern produkujący odzież, czy jakieś taka moda nastała. Produkty spożywcze, czy... Nie, jeszcze wtedy tej mody nie było. Nagle wszystkie firmy, które sponsorowały media głównego nurtu w Polsce na przykład, zaczęły używać do reklamówek. Dla mnie wtedy było to niezrozumiałe, bo ten typ mężczyzny nie kręcił się po ulicach. Więc do kogo jest przekaz? Przepraszam, czy ten Opel ma się sprzedawać tylko dla brodatych, tak? Postąpiły teoretycznie wbrew własnemu interesowi, bo zawęziły target odbiorców. Ale przez to właśnie wykreowały nowych odbiorców. A przez to wykreowały nowy trend. I tuż po tym, jak zaczęły promować brodatych mężczyzn, powstał kryzys imigracyjny w Europie. Mhm. Brodaci mężczyźni z rozwalonych krajów przez te facebookowe rewolucje nagle zaczęli nawiedzać Europę. Chcesz Ktoś już tworzył klimat. Właśnie, że to było takie oswajanie, przygotowywanie Oczywiście, społeczeństwa tak. do pewnego... Dla mnie jest to oczywiste. ...zerunku. No to już tak jak zeszliśmy na taki off-topic, to trochę więc, właśnie więc korporacje, pytanie. Więc korporacje zabierają się też za... Choć za tego typu posunięciem. Kochani, duży biznes to nie są proste posunięcia. To są bardzo skomplikowane szachy. Oni strategię tworzą na dziesiątki lat do przodu. My musimy w jakiejś tam perspektywie czasu to oceniać, a nie tu i teraz, bo nigdy nie dojdziemy do prawdy. Mhm. Oni sieją, to jest ich czas siania, wymieszać społeczeństwa. Kiedy ja w programie, musisz to wiedzieć, 3 lata temu tłumaczyłem, że nie chodzi o żadne sprowadzenie muzułmanów do Europy czy do Polski, tylko o wymieszanie społeczeństw, to wtedy się wszyscy śmiali. No więc co mamy teraz z zarządów PiSu? Już nie islamiści, już... Pakistańczycy, Nepalczycy, Hindusi, tak? I inne narody. Chodzi o wymieszanie społeczeństwa. Co mógłbym wytłumaczyć, ale musiałbym przez 3 minuty na stop mówić. Jak chcecie, to mogę. No myślę, że będziemy mieli jeszcze na to czas. No ale oddajmy jeszcze głos Radosławowi. Uważasz, że to jakby zaplanowany trend, który przeciwko nam został wymierzony, czy to po prostu społeczeństwo tak samo, jak ławica ryb, trochę intuicyjnie zmierza w złym kierunku? Nie wiem, ciężko mi się na ten temat wypowiadać. No to ja może dopowiem. No ale sekundę, pewno masz jakieś swoje obserwacje, dlatego że to nie jest coś, co... No to ja mam taką obserwację, że ci wszyscy Hindusi, Murzyni, Chińczycy i tak dalej są w większych miastach, a na wioskach ich nie ma. Także ja na przykład pochodzę ze wsi i tam ich nie ma i tyle, no i mam spokój. I o czym to świadczy? Nie wiem. A może o tym, że to jest dopiero początek trendu? A może o tym, że na wsiach nie ma odpowiednich funduszy, że sołtys nie ma do dyspozycji budżetu, żeby ich utrzymać na posadach bezrobotnych? Może sołtys nie ma do dyspozycji pieniędzy, żeby im salę do ćwiczeń skonstruować, żeby im zapewnić odpowiedni socjal? Może to tylko o tym świadczy. Dlatego są w dużych miastach. Na początek. To by sugerowało, że to jest jakaś gruba teoria spiskowa i taki spisek, że najpierw tak w ciągu 20 lat wypędzono dużo Polaków z kraju, specjalnie po to, żeby na ich miejsce wpuścić tych imigrantów. No, no tak. Może tak jest. No słuchaj. Nie mówię, że nie, ale nie mówię też, że tak. Sam na początku sklasyfikowałem cię jako zwolennika Grzegorza Brauna, który mówi, że nie ma teorii spiskowych, tylko jest spiskowa praktyka dziejów. No właśnie. No. Więc... Ale żeby była praktyka dziejów, no to też muszą być dowody. No, dowody? Tutaj... Na co dowody? No, mogę wam powiedzieć, jak historycy pana, reagują? Jakie są dowody Proszę na bardzo. To, że to jest spisek planowany już od dawna. Dobrze. No już. Pan jako historyk pewnie mnie zrozumie. Ci, co tworzą historię, różnią się od tych, którzy tę historię opisują. Często na płatne zlecenie. A więc
Pewnego dnia, kilka lat temu, Państwo możecie teraz sobie zweryfikować, macie do dyspozycji internet, około miejscowości, w okolicach miejscowości Kruszyn pewien człowiek znalazł bullę krzywoustego. No wiemy, co to jest, tak? Taka ołowiana plomba. Znalazł to w mojej obecności. Z racji tego, że było to tak cenne znalezisko, nie mógł przyznać się, że zrobił to sam. Wymyślono teorię, że z racji wagi tego i wartości tego przedmiotu, że znajdzie to człowiek w miejscowości Sierpc, około miejscowości Sierpc. Bo akurat tam miał pole, że niby znalazł przez przypadek. Czyli co, ten człowiek wykopał tę bullę i gdzieś tam przewieźliście, żeby ją nie ponownie... Liście, to nie ja, to okay. Nie ja. Ja tylko wiem, jak było. Okay. I historycy na kartach historii, proszę poszukać, zapisali, że została odnaleziona na polu w miejscowości Sierpcy czy w okolicach. Tak działa historia i fakty. Do historii przejdzie, że znaleziona została w miejscowości Sierpc. Proszę poszukać, bardzo ładny egzemplarz pieczęci krzywoustego. No dobrze, ale o czym to świadczy? Bo to no jest, właśnie. No tak, bo to jest... O tym to świadczy, no. Że to, co opisuje historia, nie zawsze pokrywa się z prawdą. No bardzo często nie pokrywa się z prawdą, bo historię piszą zwycięzcy, ale to jakby nie jest dowód na nic, co w tej chwili się dzieje. No więc uważam, że z całym szacunkiem dla pana Patlewicza, ale nie historyków musimy pytać o tego typu zagadnienia, jak taktyki wielkich tego świata. Oni nie mają o tym zielonego pojęcia. No, nie do końca, ja się nie zgodzę, dlatego że przecież na pewno są rzetelni historycy, to po pierwsze, myślę, że Radosław do nich należy. Bardziej niż, no, oczywiście, ale nie wiem. Jest jedna rzecz, jak już się w ten temat zagłębiamy, że jednak historia jest jakby matką wszystkich nauk, w tym sensie, że my z historii powinniśmy się uczyć, powinniśmy wyciągać wnioski i tak na dobrą sprawę, jak obserwujemy pewne metody, które są stosowane międzynarodowo czy ponadnarodowo. Jacek Kaczmarski, gdyby się o Polaku, gdyby się uczył właśnie własnej treści, zamiast przymierzać cudze gęby. Zmieniają się zabawki, zmieniają się sztuczki, ale tak naprawdę cele pozostają bardzo podobne i metody też. Tylko możliwości się zmieniają. Dziś mamy techniki satelitarne, kosmiczne, inne, natomiast tak naprawdę natura ludzka się nie bardzo zmienia, więc ja uważam, że można szukać w historii pewnych podobieństw do tego, można, co nas dzisiaj spotyka. Można, tylko powtarzam, są ludzie, którzy tę historię tworzą, a ci, którzy ją opisują, muszą niestety, przepraszam za słowo, łykać wersję, którą dostaną. Dobrze, to ale jak z tą bullą. Ale ja nie rozumiem, co to ma wspólnego z tym napływem imigrantów. No to może wytłumaczę. Dobrze. No to żeby nie zostało takie niedomówienie. No właśnie, ja też chcę wiedzieć. Okay. A więc będę używał przykładów prostych, logicznych, w zasadzie niepodważalnych. Wszyscy wiemy, co może wywołać kryzys na światowych giełdach, prawda? Niektórzy panowie, bo głównie panowie się zajmują tego typu strategiami, zarabiają. My, faceci, mamy większy pęd do pieniądza niż kobiety. Kobietom znacznie mniej wystarczy. Znam takie panie, które by się nie zgodziły. Oczywiście, że maskulinizacja występuje też w sferze psychicznej. Gdy nastąpi krach na giełdzie, z miliarderów, multimiliarderów staną się zaledwie milionerami, a być może nawet bankrutami, biedakami. Wszyscy wiemy, że giełda jest nadmuchaną bańką, że to w końcu kiedyś musi nastąpić, ten krach. A więc, żeby nie nastąpił krach, światowe korporacje muszą zwiększać produkcję. Jeżeli będą zwiększać produkcję, ich dane publikowane są przez media, dzięki temu nakręcana jest bańka spekulacyjna na giełdzie. Jeżeli korporacje są w stanie więcej sprzedać na danym rynku i ta sprzedaż będzie ich rosła, to będzie oznaczało wzrost cen akcji. Jeżeli się im sprzedaż zatrzyma na danym poziomie, to w tym momencie zysk, procent, dywidenda z akcji będzie kiepska, albo w ogóle jej nie będzie. W związku z tym ci biedni akcjonariusze, ten tłum, ci, którzy stanowią większość udziałowców giełdy, wyprowadzą swoje pieniądze z giełdy i zainwestują w złoto, w nieruchomości, w cokolwiek, prawda?
wielkim tego świata, tym, którzy kręcą giełdą, zależy na tym, żeby te pieniądze były zainwestowane w giełdzie, żeby rosła. I co, i trzeba sztucznie nakręcać koniunkturę? I trzeba sposobami. Dokładnie tak. Ale na pewnych rynkach pewne firmy, w zasadzie większość, doszły do granic możliwości. Nie są w stanie zwiększyć produkcji, bo im się rynek skończył. Gdyby dopięli do tego nowy jakiś kraj, nowy blok, jakąś Ukrainę, jakąś Rosję, jakieś kraje arabskie, tak? Mhm. Jakąś Turcję, która jest bardzo niezależnym gospodarczo krajem, no to wtedy by znowu mieli progres w produkcji. Znowu akcje by fajnie sobie rosły. Ale pewne kraje mówią nie. No pasaran, nie pójdziecie dalej. No więc wielcy tego świata mają dwie metody. Albo wywołać wojnę, najechać te kraje pod byle pretekstem i poszerzyć sobie strefę wpływów, zwiększając produkcję, wtedy giełda dalej ma się dobrze, albo rozwinąć się jeszcze bardziej na rynku wewnętrznym. Do pewnego oczywiście czasu, bo znowu nastąpi jakaś ściana i trzeba będzie jednak tę wojnę wywołać. Więc ustalono, że jeżeli nie pokonamy lokalnych firm, na przykładzie mleczarni, jest jakaś lokalna mleczarnia, we Włocławku jest to KESEM, lokalna mleczarnia, lokalna spółdzielnia, która zatrudnia jakieś 150 osób i pomimo tego, że w marketach we Włocławku sprzedawane jest mleko spółek giełdowych, to ta mleczarnia się utrzymuje, bo ma uparciuchów. Uparciuchami są pracownicy tej firmy, którzy będą kupowali produkty tej mleczarni, jak i lokalni patrioci konsumenccy, którzy będą, czy to mleko będzie droższe od korporacyjnego, czy będzie tańsze, to i tak będą to mleko kupować. Ale gdybyśmy, i to dla korporacji jest problem, bo w skali Europy, w skali świata takich lokalnych firm jest mnóstwo. Jeżeli byśmy przemieszali społeczeństwa, czyli z takiego Włocławka 20-30% wysłali do Liverpoolu, a w to miejsce wpuścimy napływowych, to ta mleczarnia lokalna, która miała na styk i jej tam wystarczało, musi zbankrutować, bo już będzie wszystko jedno. Bo imigranci będą się kierowali kryterium ceny i wybiorą produkt korporacyjny. I z każdym innym produktem, czy to mleko, czy to herbatniki, czy to cokolwiek innego, będzie tak samo. Wymieszanie społeczeństw na świecie jest tylko i wyłącznie po to, żeby nie doprowadzić do kryzysu na giełdzie. Dlatego pan Soros za tym stoi. Rozumiecie? Który jest udziałowcem tych wielkich firm, korporacji. Dla niego wydać parę milionów, a szczególnie jeszcze z budżetów państw, gdzie polityków opłaca, jest to wielki biznes, bo w skali globalnej poszerzają sobie rynek zbytu, wykańczając lokalsów. No dobrze, ale bo wiesz, to jest teoria, która jest od takiej makro polityki, od spraw międzynarodowych, aż jakby taką strzałą do tych lokalnych małych rynków. To proszę podważyć. Ale ona jest... Nie, ja tu jedno pytanie tylko mnie nurtuje w tej teorii, bo mówisz, że właśnie bo Soros za tym stoi. Przecież ludzie pokroju Sorosa, którzy... W zasadzie Soros to też nie jest ten na samej górze, tam jeszcze są różni Rockefellerzy, Rothschildowie i tak dalej. Przy krachu na giełdzie pan Soros staje się nędzarzem. No, czy można stracić aż takie miliardy na tylko na tym, że jest zastój na rynku? Nie sądzę. Bo moje pytanie jest takie, no, skoro jest tak, jak mówisz, to tak naprawdę jaki interes ma taki Rothschild, czy Rockefeller, czy jeszcze inni wielcy tego świata, żeby mieć na przykład majątek zamiast bilion dolarów, to tam, nie wiem, 1 200 000 000 000. No, proszę bardzo, wytłumaczę. Powyżej moim zdaniem pewnej granicy to już nie ma znaczenia, bo te pieniądze przestają być wartością samą w sobie, tylko służą jako środek do właśnie wykonywania tych właśnie jakichś ideologicznych, wyższych celów. Panie Piotrze, na przykładzie posesji, na której się teraz znajdujemy, gdy wyjdziemy na ulicę, rozejrzyjmy się dookoła. Ile jeszcze jest niekorporacyjnego majątku do przejęcia? To jest mit, że ci ludzie mają tyle pieniędzy, że już mają wszystko. Nie mają wszystkiego. Naprawdę nie mają wszystkiego. Jeszcze mają dużo do zrobienia, żeby naprawdę wszystko opanować. My się powinniśmy bronić na każdym etapie, a nie czekać, jak oni z roku na rok są coraz więksi. W nasze głowy się wtłacza taką ideę, która mówi, że no tam z nimi nie zadzieraj, nie dasz rady i tak dalej, i tak dalej. Oni są słabi, nas jest więcej. Naszego majątku narodowego, poszczególnych małych firm lokalnych w skali świata jest nie tak, jak nam podają, że tam
50 osób ma 90% majątku całego świata, bzdura, jest zupełnie odwrotnie. Wciskają nam to, żebyśmy się bali. Dobrze, i cały czas idą do przodu. Załóżmy, że to jest prawda, co mówisz, Radosław. Czy według ciebie, funkcjonując jako społeczeństwo konserwatywne, wierząc w pewne tradycyjne wartości i rozwijając się normalnie w takim tempie, jak to robiliśmy do tej pory, jesteśmy w stanie się obronić przed tym, o czym mówi Maciej, czy po prostu świat się toczy swoją drogą, a my nie mamy nic do tego? W Twoim pytaniu, Piotrze, jest założenie, że to, co Pan mówi, tak, pan Masiak, że, mówi, że to jest prawda. Mówię, załóżmy, prawdziwe. Że to jest prawda. No. No ja zadałbym takie pytanie, bo Pan powiedział, że ustalono, że należy wykończyć te małe mleczarnie i tak dalej. Więc ja muszę to pytanie zadać. Kto kiedy dowody. I gdzie dowody. Ustalił? Wie Pan, powinien Pan mi zadać pytanie, dlaczego Kościół w tę szaloną strategię wszedł. Może za udziały w korporacjach, to co? To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ale przecież nikt panu takich dowodów nie przedstawi. No ludzie nie, na dobra, pewnym poziomie... Sekundę, momencik. Panowie, okej. Okay, ludzie nie, na pewnym ma, poziomie porozumiewają się intuicyjnie. Nie ma pewnych dowodów, ale są pewne obserwacje. No możemy pewne zjawiska zauważyć. To ale, po pierwsze, przepraszam czy, bardzo, ale... gdy studiowałem prawo, nauczyli mnie argumentowania ze względu na logiczne myślenie. To jest ciąg logicznych zdarzeń, które się dzieją jedno po drugim, a my dalej będziemy... Czy gdy będzie pan stał na torach, a z dużą szybkością będzie się zbliżał pociąg do pana, to pan uskoczy z tych torów, czy pan nie będzie miał pewności, czy on pana czasami rozjedzie, czy może nie? Może się zatrzyma? Mówię, proszę pana, jeżeli pan opiera się, jak sam mówi, na logicznej dedukcji, ale pan jednocześnie mówi, że ustalono, no to więc ja logicznie pytam, kto, kiedy i gdzie ustalił. Że taki plan należy wdrożyć. Wiem co, nie mam zapisu z mojej, z tej dyskusji, żeby ja powiedziałem, że ustalono. Tak. Cały mój wywód był, wygląda to tak. Sobie. No nie, no dobrze, ale poczekajcie sekundę, bo to no jest... No to pan to potraktuje jako przejęzyczenie, nie ma to żadnego znaczenia. Słuchaj, też mi się wydaje... No jednak ma, bo wie pan, oglądają nas różni ludzie i później to będzie... Pana, wie, polskiej kulturze stworzono na tę okoliczność takie sformułowanie, czepił się jak grzeb psiego ogona. Dajcie mi dojść do słowa, proszę was, mimo wszystko jestem gospodarzem, więc ja uważam, że akurat to nie ma znaczenia tylko z jednego względu, że my możemy oceniać rzeczywistość nie na podstawie dowodów, które dostajemy do ręki, ale także na podstawie obserwacji, tak jak powiedziałeś... Ja już odpowiadam, jeśli chodzi o kryzys imigracyjny, to nie jest pierwszy kryzys w historii Europy, świata i też Polski. Z takim kryzysem imigracyjnym w historii Polski mieliśmy do czynienia... Ale kto powiedział, że to jest kryzys? W wieku XII-XIII. Nie, spokojnie, umownie nazwijmy, że to jest kryzys imigracyjny i tak też to jest nazywane w mediach i w wypowiedziach polityków. Także w wieku XII, XIII, XIV też mieliśmy taki kryzys, kiedy to całe osiedla z terenów Niemiec, z terenów Fryzji między innymi, przenosiły się na tereny polskie, na tereny Śląska, Pomorza Zachodniego, ziemi lubuskiej. Tam zakładano wsie na prawie niemieckim i po prostu w ten sposób możemy powiedzieć, że Niemcy przejmowali ten teren, tak? No bo tam nie było już żadnych Słowian, żadnych Polaków, no tak powiedzmy. I, samo z siebie się to stało, tak? Czy jakąś nie, już mówię, jak to się stało. To się stało w ten sposób, że ziemia w średniowieczu nie miała żadnej wartości, jeżeli nie mieszkali na niej ludzie. I każdy książę, bo wtedy wiadomo, mieliśmy rozbicie dzielnicowe, każdy książę chciał być silniejszy, prawda, od innych, a żeby być silniejszy, w ramach tych ziem, które posiadał, musiał mieć więcej wsi i więcej ludności, prawda? To by to oznaczało więcej podatków, więcej możliwości rekrutacyjnych do armii i tak dalej. Dlatego sprowadzano tych osadników. I za tym nie stały akurat żadne korporacje, tylko interes poszczególnych książąt. Dobrze, panowie, słuchajcie. Jakoś nie... ten kryzys przezwyciężyliśmy, między innymi dzięki arcybiskupowi Śwince, który zakazał używania języka niemieckiego w nauce szkolnej. A czy się może nie tyle zakazał języka niemieckiego, co kazał prowadzić nauczania w języku polskim. I to siłą rzeczy zmusiło do tego, że w tych wioskach, nawet niemieckich,
był polski ksiądz, a jak był polski ksiądz, no to po jednym pokoleniu dwóch następowała polonizacja tych terenów. Słuchajcie, chciałbym troszkę ten temat, żeby jednak powrócił do założenia programu, bo ja myślę, że tutaj nie rozstrzygniemy, czy jest to prawda, czy nie. Mówimy o pewnym zjawisku, natomiast mieliśmy rozmawiać o autorytetach, które jako naród sobie wybieramy i właśnie w kontekście tego, o czym mówimy, na polskiej scenie patriotycznej pojawiają się różni ludzie, czasem dobrzy mówcy, czasem demagodzy, czasem populiści, a czasem zatroskani patrioci, którzy przestrzegają naród przed pewnymi zjawiskami. Oni czasem mają różne dowody, czasem mają własne obserwacje, czasem rzeczy są to wyssane z palca, no niemniej jednak jako naród jakoś dajemy się im przekonać lub nie. I teraz ja uważam, że z mojego punktu widzenia to jest ciekawsze, bo obaj zajmujecie się też pewną oceną i weryfikacją takich ludzi. Ty, Maćku, jesteś dziennikarzem, Radosław pisze historię, ale prowadzi też vloga swego na YouTubie, gdzie takich tam ludzi różnych ocenia. Głównie negatywnie, bo wyławiasz, powiedzmy, co ciekawsze, jakieś tam takie persony. Więc ja bym chciał w tę stronę uderzyć. Na jakiej podstawie możemy ocenić człowieka, abstrahując w ogóle od tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, na jakiej podstawie możemy oceniać człowieka, Polaka, zdolnego mówcę, czy to jest wyłącznie czysta demagogia, czy jest rzeczywiście no, jakiś nowy lider nam się objawił. A pytam dlatego, że często dajemy się właśnie zwieść różnym populizmom, różnym lotnym hasłom, ale z drugiej strony jest część społeczeństwa, która no, wyznaje właśnie taki światopogląd, że tylko twarde dowody, bo jak nie, to zjawiska nie ma. Więc dwa pytania są w tym zawarte. Pierwsze, na jakiej podstawie możemy takich ludzi oceniać i która postawa jest lepsza? Tych, którzy przestrzegają, jak to się mówi, żeby dmuchać na zimne, czy tych, którzy mówią spokojnie, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, my wiemy jak się z tym uporać, bo już mamy plany, już wdrażamy, nie ma żadnego problemu. Bo są i tacy, jedni i drudzy występują jako liderzy narodowi. To pierwszy w takim układzie, dobrze? Proszę bardzo. Nie ma żadnych twardych dowodów, że pan Patlewicz jest patriotą i chce dobrze dla Polski. Prawda? Nie ma żadnych twardych dowodów. Przecież to proste jest. Kierując się logiką historyka. Jeżeli ktoś jest na tyle konserwatywny, że chwali to, co jest, że jest dobre, przy czym, że my widzimy, że nie ma żadnego dobrego efektu z tego dla nas, no to sorry, to pierwszy podejrzany. No ale jeżeli mówi ktoś... się, po owocach ich poznacie, bo powiedziałeś Patlewicz. No, Patlewicz książki wydaje, zresztą dosyć dobre historycznie i sama edukacja narodu to już jest coś. Przepraszam, że mówię o tobie w trzeciej osobie, mimo że siedzisz obok mnie, ale ja uważam, że to jest jeden z argumentów. Po prostu że praca, że wydaje, praca na rzecz... Że ktoś wydaje książki, to jest argument? No a nie, to jest, no, okay. żeby napisać okay. książkę, gdzie Dzieło odbranzawiasz... 60 nie, ale tomów. Nie chodzi o jakąkolwiek książkę. No przecież widzisz, myślałem, co jest, że widzisz, co jest na okładce. Chodzi o tak odbranzawianie historii, o upominanie się o bohaterów. Politycy PiSu noszą flagi polskie. No nie, ale oni tylko noszą. Natomiast dla nich nie ma znaczenia jakby sedno sprawy. Dla nich nie ma znaczenia prawda. A to tylko może być orzeł. Ja nie wiem. Ja tylko mówię, że skoro dotychczasowe metody się nie sprawdziły, poszukajmy nowych. A pan Patlewicz jest bardziej konserwatywny. Nie, wierzcie nam dalej tutaj spokojnie. A może to komu usypianie? A może usypianie? Mówimy w ogólniejszym zarysie. Jakiś komentarz? No cóż mogę powiedzieć. Kto przeczytał moje książki, ten powinien wiedzieć, czy jestem patriotą, czy nie. Dobra, panowie, sekundę. Mam materiał filmowy. Pokażmy dwa filmiki z tego, czym się zajmujecie. Może nie do końca z tego, czym się stricte zajmujecie, ale z tego, co was w jakiś tam pośredni sposób chociaż dotknęło i tam będzie dwóch bohaterów znanych dobrze z internetu. Nad tym boleję, że zamiast zajmować się poważnymi sprawami, jak pełzającym aktem 447, jak utratą polskiej wody, która powinna być wpisana do konstytucji jako rzecz należąca do Polaków, nie podlegająca żadnej koncesji wydobywczej, to my się zajmujemy moją prywatną osobą i moim prywatnym życiem przez takiego gnoja, jak Patlewicz. Ale on się tobą zajmuje, żeby było jasne. O, jest miliony aktorek na świecie. Patlewicz. Chodzi o to, żeby Patlewicz. Ciebie zniszczyć. Wyrwę ci k***wo serce. Nie. Tak
Nie, 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 nieprawda. Proszę Państwa, nie, nie, my chcemy... Wątrobę ci wyślę! Nie, 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 nieprawda, nieprawda, nieprawda. Proszę Państwa, my chcemy, żeby służby watykańskie z głównym pryncypałem Patlewicza, Wojciechem Giertychem, zrobiły to, co z Życińskim. Amen! Od trucizny gorsza jest czarna magia. Panie redaktorze, czarną magią można zabić człowieka. Serio to działa? To działa. I pan w to wierzy? Nie wierzę, bo ja to znam. No dobrze, mamy czarną magię i mamy kolegę Olszańskiego, który składa, no powiedzmy, dwuznaczne deklaracje, bo ja rozumiem, że to tak trochę w formie żartów, ale zajmujecie się takimi ludźmi, jak Potocki, jak Chojecki, jak Jabłonowski. Tutaj z Wojtkiem to się sam bije w pierś, bo to ja go wypromowałem. No nie jest tak, że ja się od tego, broń Boże, odcinam. Tylko pytanie, po pierwsze, po co to wam? Po drugie, na jakiej podstawie weryfikujecie to, czy ci ludzie to są właśnie podstawione jakieś marionetki, demagodzy, czy to są jednak wartościowi ludzie? I oddzielnie zadając pytanie właśnie tobie, Radosławie, o Wojtka Olszańskiego, tobie, Macieju, o pana Potockiego. To znaczy, powiem tak, obojętność ludzi dobrych pomaga w zwycięstwu zła. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja się tymi ludźmi zajmuję z doskoku tylko, a jeśli chodzi o tak zwane kryteria oceny, no to jak już powiedziałem, stosunek do cywilizacji łacińskiej, tak? Stosunek do prawdy, dobra i piękna. Tak? Jeżeli człowiek, który występuje w mundurze, jak mówi Żołnierzy Wyklętych, mówi, że jest z jakiegoś związku jaszczurczego, który oczywiście nie istnieje od kilkudziesięciu lat, no to już to samo powinno u normalnych, zdrowych psychicznie ludzi zapalać się co najmniej żółtą lampkę. No ale nawet gdyby on występował w mundurze Piłsudskiego, a mówił rzeczy, które są dla Polaków ważne, to czy to naprawdę jest takie istotne? Znaczy, ja rozumiem, że to wtedy trochę kierujemy się w stronę tam partii skrzatów i tak dalej i można się przebierać, co się chce i ludzie uwielbiają to powiedzenie, przebieraniec. Ale no jednak powiedzmy, Olszański ma dużą rzeszę zwolenników, mimo wszystkiego, co powiedział, mimo wielkich różnych wpadek, pomyłek i niemerytoryczności, co go wyjątkowo denerwuje, ma dużą rzeszę zwolenników i nie można im powiedzieć, jakbyś stanął im, wiesz, twarzą w twarz, to i byś powiedział, że Wojtek Olszański chce źle dla Polski. No to oni by po prostu cię tam zakrzyczeli, bo oni go uważają za wojownika. Gdybym taką osobę, wyznawcę pana Jabłonowskiego, spotkał twarzą w twarz, to bym mu wytłumaczył. To tylko przez internet się nie da nikomu wytłumaczyć. Natomiast wiara w takich ludzi to tylko pokazuje, w jak kiepskiej pozycji jest społeczeństwo polskie. Tak? Ludzie, którzy wagarowali z lekcji historii, teraz sobie znaleźli takich właśnie idoli, którzy im mówią, że... Znaczy się mówią, powiedzmy przenośnie, mówią im, no to dobrze robiliście, że na te lekcje nie uczęszczaliście, no bo tam były bzdury. No ale to powiedz, żeby być uczciwym, co ci się na przykład bardzo, pomijając jakby genezę powstania Wojtka Olszańskiego jako Aleksandra Jabłonowskiego, całą historię tam Związku Jaszczurczego i tak dalej, co ci się nie, co uważasz za szkodliwe z tego, co on mówi? Jakąś jedną rzecz mam podać? No co ci przyjdzie do głowy tylko? Nie wiem, no co no uważasz, bo chodzi mi, ja zadałem takie, wiesz, pytanie w opisie programu. Czy sama intencja... Podawanie się za człowieka, którym nie jest, no to już dużo mówi o danym człowieku. No ale wiesz, ja brnę w ten temat, bo powiedzmy, że dzisiaj ktoś się objawi jako, nie wiem, tam Napoleon IV czy X, ale będzie mówić jednak rzeczy, które może i zaklasyfikujemy jako teorie spiskowe, ale z intencją, żeby przestrzec Polaków przed jakimś zjawiskiem, którego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście do niego dojdzie, czy nie. Ale sobie nagrywa takie vlogi, przestrzega Polaków, uważajcie na to, na tamto. Co w tym złego? To w tym złego, że takie postawy ośmieszają całą tak zwaną prawicową i patriotyczną stronę. No i w sumie tyle, prawda? Jeśli chodzi o lewaków, to oni mogą równie dobrze nas wszystkich utożsamiać się z poglądami pana Jabłonowskiego, tak? No bo powiedzmy, że w 90% się z nim zgodzimy w tym, co on mówi. Mhm. No. Dobrze. I takie już ruchy były, na przykład podam, jeśli chodzi o pana tak zwanego króla Leszczyńskiego, to już był artykuł w gazecie Nie Urbana
odnośnie jego działalności. No i to po prostu był artykuł ośmieszający monarchię, gdyż akurat pan Leszczyński działa na tym polu, żeby ośmieszyć monarchię i ideę sejmików ziemskich. Rozumiem. Czyli tak jak powiedział Leszek Żebrowski, tak, że on musi zdemaskować Olszańskiego, dlatego że on ośmiesza formację żołnierzy wyklętych i zada jakiś kłam historyczny, tak? Tak. Okej. Dobra, to na sekundę to odkładamy. Maciej Maciak, jak to było z tym Potockim? Zaraz odpowiem, jak było z panem Potockim. Nie podoba mi się to, co pan Patlewicz powiedział z punktu widzenia wartości chrześcijańskich. Ja nie widzę winy w tym człowieku, jeżeli chodzi o Jabłonowskiego. Obserwacja z dzieciństwa. Kiedyś, jak byłem młody, na wakacje pojechałem do babci. Tam ze spółdzielni przynieśli w takim kartonie z dziurami pisklęta kaczek. I taka zawsze, taka jedna kaczka wśród tych kaczek była taka mniejsza, słabsza i te inne ją tam dziobnęły, szturnęły. Ona była odganiana od jedzenia. Ja odnoszę wrażenie, że pan Patlewicz zachowuje się właśnie jak te kaczki. Jak ktoś jest inny, to instynktownie, bo my mamy takie geny, dziki jest w nas, pan pamięta, instynktownie na niego naskakujemy. Są plemiona w Papui Nowej Gwinei, oni tam wszyscy mają taką samą fryzurę, na taki hełmik się czeszą i nikt się nie odważy inaczej. No ale Maciej, słuchaj, żeby oddać prawdę, no Grzegorz Braun też jest trochę inny. Przypominam, że ja na nim ale ja go akceptuję, no, nie, no dobrze, jest problem. Ale chodzi mi o to, bo no, jeszcze raz odwołuję się do tego, że sklasyfikowaliśmy Radosława jako zwolennika Grzegorza Brauna, zresztą też się klasyfikuje w tym gronie, za co jestem nazywany tam agentem Watykanu i tak dalej. No to jednak może nie jest to, że chodzi o inność, bo Grzegorz Braun jest wyjątkowo indywidualny, taki jako jednostka na tej prawicowej polskiej scenie. Ale różnorodność jest dobra. Dzięki różnorodności powstają nowe pomysły, powstaje postęp. Jeżeli wszyscy będziemy myśleli tak, jak chce pan na przykład Patlewicz, no ja przepraszam, wróży nam szybką klęskę. Ja się pana zapytam, jaki postęp i co dobrego może wyjść od pana Jabłonowskiego, który co chwilę przeklina, używa innych wszelakich wulgaryzmów i tak dalej. Co on w ogóle zrobił dobrego dla Polski tak naprawdę? Oprócz uzewnętrzniania się na YouTubie. Dzięki panu Jabłonowskiemu, czyli Wojtkowi Olszańskiemu, ja dowiedziałem się o zbrodni w Ponarach. Pan się jakoś ze swoimi publikacjami nie mógł do mnie przebić, ze względu na to, że... Nawet nie próbowałem. Niech pan nie kradnie mi mojego czasu. Podejrzewam, że w życiu nie jest pan złodziejem. Dzięki takiej, a nie innej ekspresji wypowiedzi pana Jabłonowskiego do mnie to dotarło. Z pana publikacji nigdy bym się tego nie dowiedział, bo nie mam czasu na czytanie książek. No dobrze, ale przecież to jest jakby podobna działalność, bo... No ale chwileczkę. Więc ja powtarzam, nie widzę winy w tym człowieku, więc jeżeli ktoś... O zbrodni w Ponarach mówił tylko pan Jabłonowski, tak? No nie tylko, ale załóżmy, zrozumiał, co powiedziałem. Pan Maciej, przepraszam, że Maciej, bo przeszliśmy na ty, za co dziękuję ci. Bardzo mi miło. Powiedział, że akurat z tego źródła się dowiedział. No ktoś dowie się historii z twoich książek, powiedzmy, to są różne nośniki. No, książka jest bardziej elitarnym nośnikiem na pewno niż YouTube. No niemniej jednak na pewno taki Olszański zainteresował historią, chociażby żeby sprawdzić tę jego historię, chociaż żeby dowiedzieć się, czy on był w tym związku jaszczurczym, czy nie, to przecież ktoś mógł zadać sobie trud, poszukać i czegoś się ciekawego dowiedzieć. To już jest sam plus sobie może, nie? Nie wiem, no. No nie wiem, no bo chodzi mi o to, wiesz, bo mówisz, że co on dobrego zrobił. No to jest, no on, no właśnie, on używa takich to środków, pytanie, jak on, potrafi. Ty jesteś dobry mówi, w piórze, w piśmie, że to lubi Kima, książki. Lubi Kima, że PRL był dobry, że reforma rolna, że to gonienie tak zwanych panów było no dobrze, dobre, no czyli, to ja nie wiem. Czyli po prostu różnica światopoglądowa. Czy pan Maciak też może taki ma sentyment do PRL-u? Jak pan Jabłonowski? Nie mam sentymentu do PRL-u. W przeciwieństwie do pana, to ja siedziałem i miałem rewizję. Liczyłem się z tym, że mnie zabiją, ale pewne elementy w PRL-u były bardzo dobre w porównaniu z tym, co przyniósł ten tak zwany kapitalizm. To nie jest kapitalizm, tak jak tamten nie był socjalizmem albo komunizmem. Wie pan co? To jak pan powiedział, nie wiem, to jest dobra odpowiedź. Pan nie wie.
Trzeba coś panu podesłać, wtedy pan to opisze w książkach. Tylko nie rozumiem jednej rzeczy, jaki to jest zarzut wobec mnie, że niby ja nie byłem prześladowany przez komunę. No niestety nie miałem takiej okazji. Nie, dobrze. Wie pan, my ludzie normalni czujemy intencje. Zarzucił mi pan, że jestem sympatykiem PRL-u, więc panu odpowiedziałem. Ja panu tylko takie pytanie zadałem, ja tego nie zarzuciłem. Dobrze, słuchajcie, bo to jest droga chyba najgorsza, jaką można obrać, kto jakie tam miał w życiu przejścia, zwłaszcza z kryterium wiekowym. Maciej, o co chodziło z tym Potockim? No przeprowadzałeś z nim wywiad i to tak na poważnie. A facet u ciebie mówił o czarnej magii różnych sztuczkach. Piotrze, no. Samo pytanie świadczy o tym, że tak do końca nie na poważnie, prawda? No bo ja widziałem, wszyscy widzieliśmy twoją reakcję. On jak powiedział o tej czarnej magii, zapytałeś, pan w to wierzy? I zapadła totalna cisza na 4-5 sekund. Co myślałeś w tym momencie? Ale ja nie mogę jako dziennikarz się Ja wiem, że nie możesz. Ale jestem ciekaw, co sobie wtedy pomyślałeś. Bo facet mówi ci o poważnych sprawach, o polityce międzynarodowej, o wielkich rodach magnackich i nagle stwierdza, że on nie tylko zna czarną magię, ale ją stosował. Wiesz, co sobie wtedy pomyślałem? Yes. Mamy hita. Mniej więcej pół roku pewni ludzie zabiegali, żeby pan Potocki przyjechał do naszego studia. To były teksty w stylu, może by warto nagrać wywiad z panem Potockim. Odpisywałem na Facebooku, może i by było warto. I koniec, nie ciągnąłem tematu. W końcu dość już byli zdesperowani. Mówię, a czemu nie? Człowiek, niech ludzie ocenią. Piotrze, wiesz, jesteś dziennikarzem, o co mi chodzi, tak? No ja był w tym aspekcie bym wyszedł na hipokrytę, bo jeżeli, sam mówiłem ludziom, że zawsze moje studio jest otwarte, ale jednak dla ludzi normalnych. Natomiast w walkę z Potockim sam zaangażowałem, ale tutaj nie jestem stroną, żeby nie było, słuchajcie, jeżeli się nie wartościuje. Każdemu trzeba dać szansę. Jeżeli się rozpuści zbyt mocno, jeżeli pójdzie nie w tym kierunku, jak liczyliśmy, no to wtedy sami skoczymy mu do gardła. Nie jest to jakiś wielki człowiek, jakiś gigant, który jest nam w stanie zrobić krzywdę. Jesteśmy w stanie go dopaść i zdyskredytować, więc nie było żadnego ryzyka. A niech sobie będzie, mówię. No ale próbowałeś to w jakiś sposób w tym wywiadzie właśnie dopaść i gdzieś go złapać na jakimś kłamstwie czy mitomanii, bo jego nie jest trudno w zasadzie. Jest bardzo łatwy. No, ja bardzo dużo się dowiedziałem o panu Potockim od czasu tego wywiadu. I nie polecam ogólnie. Czyli drugi raz byś go pewnie już raczej nie zaprosił. Ależ nie, czemu bym go zaprosił? A co szkodzi? No dobrze, telewizja jest dla ludzi. Dobrze, to jest ciekawe. Proszę cię, odnieś się, bo wiem, że chciałeś. Jest takie fajne powiedzenie, po owocach ich poznacie. Jakie są owoce działalności pana Jabłonowskiego i pana Potockiego? To dobrze widzimy w internecie, tak? Każdy, kto ich skrytykuje za oczywiste bzdury, oczywiste kłamstwa, jest od razu nazywany Żydem, agentem, Ukraińcem i jeszcze kim tam, no, to sobie proszę dodać samemu. Także to są ich realne efekty i też efekty są takie, że właśnie ludzie się w internecie non-stop kłócą, tak? Jest prawica coraz bardziej podzielona na te frakcje, tak? I teraz... Przykładowo ja jestem pewny, że, bo tutaj jest czat, nie leci z tej audycji, na pewno ktoś się tam pojawił i pisze na pewno, że coś tam, Patrzewicz jest Żydem, a Korczarowski, a dlaczego Potocki ty... Potocki jest okej, a Żydzi go nie lubią. No właśnie, no to jest teoria spiskowa. No to proszę bardzo, no to są realne efekty pana Potockiego działalności, pana Jabłonowskiego tak samo. No dobrze, ale sekundkę, bo jak na historyka takie kategoryczne stwierdzenia, każdy, no niech pan nie przesadza. Słuchajcie, jedna rzecz, bo powiedziałeś, Radek, że w internecie tak jest, ale tak na dobrą sprawę, tak było od zawsze, kiedy powstała telewizja taka, do której wpuszczali... Mamy wyglądać jak papułasi, mamy mieć samą fryzurę. Bardzo chętnie. U mnie w miejscowości, z której pochodzę, jest taki mitoman jeden. Przepraszam cię, bo tak się zwany... pojawił komentarz, brawo Patlewicz, precz z Szurią. No. Jest u mnie w miejscowości, z której pochodzę, taki mitoman, ja go tak fajnie lubię nazywać, erotoman gawędziarz. On tam mówi, jakie to ma możliwości, ile to miał kochanek i jaka jest różnica między nim a panem Jabłonowskim. Otóż jest tylko taka różnica, że ten mitoman mój działa lokalnie, tak? Tylko się uzewnętrznia przy barze z piwem,
a pan Jabłonowski uzewnętrznia się w internecie. Przecież to się nadaje na pozew. Co pan i w ogóle ma kilkadziesiąt tysięcy tam wyświetleń i no dobrze, ale sekundę, bo to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Przepraszam, bo nie, no człowieka nie ma, a go tutaj linczujemy. Znaczy nie ja, tylko pan Patlewicz. Panie Patlewicz, pana cechuje taka logika, jeżeli ktoś ma duże uszy, musi być osłem, bo osły mają duże uszy. Proszę pana, jest taka jedna z nowszych wypowiedzi pana Jabłonowskiego, który twierdzi, ale człowieka nie ma, a pan o nim takie bzdury opowiada w tej jakie chwili, bzdury? Że się w głowie teraz, nie mieści. Teraz mówię tylko prawdę. Teraz, okej, posłucham. Cały czas. Najnowsza teoria spiskowa pana Jabłonowskiego jest taka, że na Jasnej Górze jest kaplica, jest tajna kaplica lechicka, którą tam Kościół ukrywa przed Polakami. Ja się z tego śmieję, dlatego że on sobie po prostu przerobił inną teorię spiskową o tym, że jest tam ukrywany przez mnichów obraz taki poszedł królów lechickich. No to on to sobie już przerobił w swojej głowie na tajną kaplicę lechicką. No dobrze, ale panowie, pytanie, które zadałem ale jest takie. Ale jako historyk był pan tam Maciej, wszystkie poczekaj, komnaty zwiedził? Czyli pan w to wierzy? Sekundę, bo odpływacie zupełnie w temat, który z tej perspektywy jest nieistotny. Moje pytanie jest takie. Jeśli mamy telewizję publiczną, czy tam prywatną, jakąś naziemną, dużą i zapraszają tam Leszka Millera, Urbana, Braun też się powiedzmy bardzo rzadko, ale też pojawia. Prawie go nie zapraszają. No, jak jest kampania, to muszą nawet. Chodzi mi o to, że ci wydawcy tej telewizji oczywiście też formatują widzów, przekazują, wartościują, ale jednak w teorii, przynajmniej w teorii powinno być tak, że do telewizji każdy, kto tam ma co ciekawego do powiedzenia, powinien być zaproszony jako gość. No i teraz, jeśli będziemy wychodzili z założenia, że pewnych ludzi out, tak jak to na przykład robi TVN, nigdy tam się nie pojawiają narodowcy, nigdy się nie pojawiają ludzie właśnie pokroju Grzegorza Brauna, no to czy nie postępujemy w tym samym kierunku, tylko że po przeciwnej stronie, że my... Już ależ absolutnie jeszcze mam taką ciekawą uwagę. Wiedzą panowie, jaka była przyczyna tak zwanej rabacji galicyjskiej? Jedną z przyczyn było to, że Austriacy rozpuścili teorię spiskową, że polscy panowie chcą przykręcić śrubę chłopstwu. Mm-hmm. No, i na chłopi się zadziałała ta teoria? Na podstawie tej teorii spiskowej rozpoczęto niszczenie dworów i mordowanie szlachty. No to prawda, taka była historia, no. Ale chodzi mi o to, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować większości światopoglądów różnych demagogów i ludzi, którzy występują przed szklanym ekranem. Czyli wszystkich przestępców złapaliśmy, tak? Chodzi mi o to, pan że... nie rozumiem mojej myśli. Nie ma nawet jednego przestępcy, który chodzi na wolność, na przykład za morderstwo. Wszystkie morderstwa są wyjaśnione. No tak pan przed chwilą powiedział. Nie powiedziałem tego oczywiście. Oczywiście, że pan tak powiedział. Innymi słowy, to oznacza, mówimy teraz o tych ludziach, że wszyscy, którzy zamordowali kogokolwiek, siedzą w więzieniu. Ale ci, którzy teorie spiskowe wdrażają, przecież pan Patlewicz powiedział, że teorie są wdrażane i działają, tak? Ale teorie spiskowe nie istnieją. Ci, którzy knują na zupełnie innym poziomie, to nie tego była nie ma. Teoria spiskowa, tylko praktyka spiskowa. To ja może powiem tak, z mojej perspektywy, żebym właśnie nie wyszedł na hipokrytę, ja odmówiłem zaproszenia do studia kilku osobom. Był w tej grupie między innymi właśnie pan Potocki. Ostatnio nawet był pewien zgrzyt przy programie Ja mam jeszcze pytanie do pana Maciaka. Jest taki człowiek w internecie, nazywa się Aleksander Berdowicz. On twierdzi, że istnieją reptilianie. Czy to też powinniśmy jakoś sprawdzać? Czy oni istnieją? Jak ktoś chce, to niech sobie sprawdza. Nie, ale słuchajcie, ale to jest... Generalnie wszystko sprowadza się do tego, że tam oczywiście są i płaskoziemcy i tak dalej. Mamy cały worek tych różnych teorii, które są od największego odpału i takiego cyrku na kółkach po bardzo przemyślane, logiczne teorie, których nie i tak nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ale mają one ręce i nogi. I teraz, czy możemy wartościować na przykład to, komu dajemy możliwość prezentowania się, a komu nie? Bo ja tylko skończę tą myśl, bo nie daliście mi w końcu powiedzieć, że ja odmówiłem zaproszenia do tego programu kilku osobom, bo taką sobie założyłem zasadę tutaj, że pewnego stopnia wariactwa po prostu tutaj nie wpuszczamy. Natomiast nigdy bym nie był za tym, żeby właśnie odebrać im głos na zasadzie, że tego i tego nie wpuszczamy do internetu, czy słusznie, tak samo do telewizji. Oni niech sobie mówią, tylko pytanie jest właśnie, czy ta ich działalność, bo sam byłem zaangażowany właśnie w demaskację kilku z nich,
czy ta działalność ich jest szkodliwa, czy na zasadzie takiej, a niech sobie mówią, tak samo Piotrze, jak komuniści, neonaziści i tak dalej. Mam na to odpowiedź. Oczywiście, że na dłuższą metę działalność różnego rodzaju szurów jest szkodliwa. Mhm. Bo zaprogramują nas na swoją schizofrenię, na wzór swojej schizofrenii. No ale z drugiej strony, kierując się logiką pana Patlewicza, który w tej dyskusji, według mojej oceny, okazał się ekstremistą pewnych wartości, na przykład prokurator nie mógłby działać. Bo gdy przychodzi ktoś zawiadamiając prokuratora o wiadomym mu popełnionym przestępstwie, powinien powiedzieć prokurator, a gdzie pan ma dowody, a proszę mi nagranie. No nie, pewne przesłanki, jeżeli coś spełnia, tak, w naszej kulturze, w naszej cywilizacji, no to znaczy, że może być to prawdą. Gdyby nie kierować się teoriami spiskowymi, przepraszam, wielcy tego świata, my sami robilibyśmy z ludźmi, co byśmy chcieli. Jeżeli coś jest logiczne, jeżeli coś jest spójne, jeżeli zmierza w określoną stronę i może stworzyć pewne zagrożenia, musimy reagować. To jest dowód normalności, a nie nienormalności. Bo przykład prokuratora, prawda? Na podstawie przesłanek wszczyna postępowanie. Dziękuję. Słuchajcie, ja na początku programu powiedziałem, że wydaje mi się, że powinniście pochodzić z tej samej bajki, mówiąc umownie, bo obaj uważacie się za ludzi zaangażowanych w tak zwaną sprawę polską, że stoicie już na straży polskiego interesu narodowego. Gdzie leży między nami różnica? Ale właśnie nie tylko okazuje się różnicą, jeszcze zanim ty to powiesz, bo chcę, żeby to wybrzmiało, nie tylko okazuje się, że między wami jest różnica, choć pewnie co do pryncypiów byście się zgodzili, jakiś na pewno, może się uda coś znaleźć do końca programu, ale do tego stopnia, że nie wiem, no, czy odebralibyście sobie wzajemnie głos? W sensie, czy któryś z was by wykluczył drugiego, gdyby mógł z dyskusji publicznej? Nie, akurat pan Masiak jest kulturalnym człowiekiem, więc niech sobie tam jakoś funkcjonuje. Już mówię, gdzie leży główna różnica między nami. Ja nie jestem demokratą, a pan Maciak jest demokratą. Tak? Także on dopuszcza wszystkich, żeby się uzewnętrzniali, a ja jestem zwolennikiem zasad, że jednak jakieś bluźnierstwa i tak dalej i takie totalne głupoty nie powinny być dopuszczane do tak zwanego życia publicznego. No i tyle. To jest między nami różnica. Macieju? Przepraszam bardzo, a demokracja to też nie jest zbiór zasad? W demokracji każdą teorię spiskową można doprowadzić do rzeczy oczywistej, tak, i z którą każdy się powinien zgodzić. Tak? Na przykład doprowadzono to, że homoseksualizm jest w porządku, tak, że może jakieś związki jednopłciowe są w porządku. I teraz kto jest przeciwko takim związkom, no to nie powinien nazywać się demokratą, tak? No bo przecież... Tym bardziej, że nasza demokracja już zabrnęła do tego poziomu, że tak naprawdę to nie jest rządza większości, że nie większość wpływa na kształt państwa, demokracji można tylko mówić te mniejszości o wszystkim, różne. Więc pan Masiak jest demokratą, więc dopuszcza. Niech sobie tam, niech sobie działa pan Jabłonowski, pan Potocki, no bo on przecież... Oni przecież wywołują skutki negatywne na dłuższą metę. A może zazdrość przez pana przemawia, że ktoś ma więcej wyświetleń, co? W demokracji patrzy się tylko na krótką metę, tak? Czyli od wyborów do wyborów. No nie, ale powiedziałem o tym, że w demokracji mniejszości dzisiaj terroryzują większość. W internecie może też tak jest, że jest cała masa użytkowników internetu, ale tam... Powiedzmy, jakieś wąskie grono trafia do szerszego odbiorcy i ono zawłaszcza światopogląd pozostałych. I trwa walka o właśnie te serca tylko i umysły ludzi. Tylko w stanach permanentnych. W jednorazowych wystąpieniach nie są w stanie ludzie nas zaprogramować na to, co im się wydaje lub może chcą nam podstawić. Nie są w stanie. To musi być stan permanentny. Trwać dłużej. Tak działa psychologia. Więc jeżeli będziemy dopuszczać różne poglądy, no, to jest dobrodziejstwo. Stworzymy lepsze algorytmy myślowe dla Proszę nas pana, do podejmowania właściwych decyzji. Ale demokracja ma tą cechę, że zawsze dwóch głupich przegłosuje jednego mądrego. No i to jest właśnie, to są efekty działalności tych szurów w internecie, tak? Że oni mają po kilka trollkont, no i się uzewnętrzniają dzięki tym trollkontom w internecie. No, dobrze, no i jest tylko, jak jest, tak? Jesteśmy wyzywani od Żydów i tak dalej. Tylko, i tak dalej. Tylko u papułasów, gdzie nie ma demokracji, tam rządzi wódz, a po nim jego syn i tak dalej, zacofamy nasze społeczeństwo.
musi być różnorodność, musi być burza mózgów, żebyśmy, pana, ale już... niech mi pan nie przerywa, znowu. Musi być burza mózgów, żeby stworzyć lepsze narzędzia do podbicia innego plemienia. Tak to działa. Proszę pana, czy u papuasów są związki jednopłciowe zarejestrowane? Nie, ja tylko oceniam po To tylko świadczy, że dzięki demokracji spadliśmy poniżej tych papuasów. Ale tutaj Radosław poruszył jeszcze jedno zjawisko, które wykracza poza w ogóle naszą dyskusję, czy poszerza ją, bo tu nie tylko chodzi o przestrzeń do dyskusji dla tych różnych liderów, którzy się objawili w internecie, tylko to, co powiedziałem, oni zawłaszczają serca i umysły ludzi i czasem ma to zupełnie niegroźny poziom, jak tam, no, nie wiem, zwolennicy płaskiej Ziemi, oni sobie wypatrują gwiazdy i tak dalej, tam patrzą, czy Ziemia jest rzeczywiście płaska, ale są ludzie tacy, jak wspomniana sekta z Lublina, którzy w taki sposób oddziaływują na swoich widzów, że oni potem, tak jak powiedziałeś o tych trolach, ale ja myślę, że to nie, właśnie czasem nie trole, tylko ludzie, którzy tak ślepo zawierzyli w te słowa tych różnych demagogów, są gotowi składać groźby i to takie fizyczne. Ja sam dostawałem po niektórych programach tej telewizji Idź Pod Prąd maile, że jestem ruską swołoczą do odstrzału i ludzie wypisywali, co mi zrobią, jak mnie znajdą. No więc to wykracza poza tylko samą tę demagogię, która płynie od tych ludzi. Standardowa taktyka na podburzanie, podjudzanie można nazwać, podburzanie osób chwiejnych umysłowo do tego, żeby na przykład albo pluli przez internet, albo dosłownie przyszli z cegłą i nam tam coś, szybę w samochodzie wybili. Ci ludzie z Lublina, oni bezczelnie kłamią, a my normalni z kolei wychodzimy z założenia, no nie, niemożliwe, żeby ktoś tak aż tak kłamał. To musi być chociaż trochę prawda. I oni wykorzystują zwykłe kłamstwa do tego, żeby ewidentnie mącą. Są bardzo szkodliwi. Tu ewentualnie mamy proszę te, jasność. Proszę te same kryteria zastosować wobec pana Jabłonowskiego, Potockiego i innych. Jest potężna różnica, niech pan nie przesadza. No, ja widzę tylko taką różnicę, że Jabłonowski jak składa deklarację, to robi to osobiście i mówi, ja ciebie znajdę. Odważnie, i tam cię wiadomo, dorwę, że aktor, wiadomo, że tego nie ma na myśli, on wchodzi w rolę. Wiadomo, że on nie ma tego na myśli, pan to wie. No, nie, no tak, panie Patrycie, po prostu mam troszkę taką minimalnie większą wyobraźnię, jestem w stanie sobie to wyobrazić. No, jako dziennikarz zajmuję się różnymi dyscyplinami życia i jestem przekonany, że wchodzi w pewną rolę, sam się z tego śmieje, osobiście uważam, że jest dobrym człowiekiem, panie Jabłonowski. Znaczy, ja poznałem Wojtka Olszańskiego i uważam, że tylko ten, kto go faktycznie nie poznał prywatnie, nie spotkał się z nim w cztery oczy, może mu tak jakąś skrajnie negatywną ocenę wystawić, ale z drugiej strony pamiętam też, że pewien człowiek, który tam zaszedł Wojtkowi za skórę w sferze publicznej, bardzo szybko spotkał się z reakcją taką fizyczną Wojtka, także ja nawet rozważałem, czy dzisiaj tutaj Wojtka Olszańskiego nie zaprosić do konfrontacji z Radkiem, ale na wszelki wypadek pomyślałem, że nie wiem, jak to się skończy. Analizowałem pana Olszańskiego i jestem święcie przekonany, że jest w stanie tak zareagować, jak przy tym człowieku, którego uderzył, tylko wtedy, kiedy ma pewność, że ma do czynienia, przepraszam za słowo, ze skurwysyństwem. To taka lekcja. Ludzie niekrzywdzeni krzywdzą. Jest coś takiego w nas, ludziach. Teraz ten człowiek, którego pan Jabłonowski uderzył, już następnym razem do kogoś innego nie podejdzie i nie będzie mu ubliżał, bo wie, czym może to grozić. Więc w tamtej sytuacji w sumie nikomu się nic nie stało, prawda, poza utratą honoru. Była to dobra lekcja dla beneficjenta ciosu pana Olszańskiego. Straszna myśl mi przeszła po głowie. Pytanie, kto utracił honor, tak? A nie, no to w pana, wie pan, kategoriach, gdzie szata zdobi człowieka, to bicie, są rzeczy niepojęte. Bicie jakiegoś tam chłopka w tył głowy, no to ma być jakieś honorowe? Znaczy, ja powiem teraz straszną rzecz, której nie powinienem, ale jako rodowity łodzianin utkwiło mi w pamięci takie hasło morda nie szklanka, ŁKS limanka. Jak się jeździło wiem, przez Łódź. Więc... Może pan Masiak jest zwolennikiem, żeby takie metody, jak stosuje pan Jabłonowski, może rozszerzyć się
wprowadzić powszechnie. No ja na przykład nie jestem zwolennikiem, żeby takie metody upowszechniać. Wręcz przeciwnie, uważam, że takie metody, taki prymitywizm, no powiedzmy to otwarcie, żeby zwalczać, no i tyle. Ale, no, ale jako momencik, Piotrze, pozwól, kiedyś pojedynki były bardzo modne i cechowały właśnie ten najwyższy stan arystokratyczny. Ale powiedzieć o człowieku chłopek, to w pana ocenie jest szczyt elegancji. Przed chwilą leciał materiał, co pan Jabłonowski mówił. Czy to w tym stylu jesteście sobie równi w tym momencie. Czyli te słowa, które ja wypowiedziałem, mają taką samą moc. No bo chodzi o słowa panu, tak? No jeżeli chodzi o słowa, to dlaczego pan obraża człowieka, mówiąc chłopek? W naszej kulturze jest to obraźliwe. No, musiałbyś jakąś deklarację jeszcze równoznaczną na temat jakiejś wątroby czy innego organu złożyć, ale z uśmiechem koniecznie na twarzy. Słuchajcie, taką mam teorię odnośnie pytania, które zadałem na początku programu i możecie mnie za nią strasznie skrytykować albo to rozwinąć. To znaczy się jest, jeszcze powiem tak, jest jeden taki zwolennik pana Potockiego i Jabłonowskiego, który uważa, że on każdego nauczy historii, każdemu pokaże, że on nie ma racji, jak się z nim spotka na ringu. No to są chyba metody pana Maciaka Jezus, metody, jak rozumiem. Pan by chciał, żeby takie metody upowszechniać. Co pan mi jeszcze wciśnie? Pan mi różne rzeczy wciskał już w tym nagraniu. Nie no, spokojnie, na razie jeszcze wszystko jest na kończymy miejscu. Kończymy w takim układzie, to nie ma sensu. Nie. Panowie, słuchajcie, ja naprawdę chciałem zapytać was o ocenę, bo wyszedłem z założenia, że musimy znaleźć jakieś kryterium właśnie oceny wartości człowieka, człowieka jako pewnej już, ikony już je w podałem, internecie. Już je podałem. No dobrze, ale teraz ja powiem jeszcze swoją teorię na podstawie własnego doświadczenia i proszę was o ocenę. Czy można w ogóle, czy można w naszej cywilizacji oceniać dzieci na podstawie ich rodziców i rodziców na podstawie dzieci? I teraz rozwinę to, co mam na myśli. Otóż pewien człowiek z mojej przeszłości, z którym współpracowałem, całe życie pouczał mnie i strofował mnie, jakim powinienem być patriotą, w jaki sposób powinienem wykonywać pracę dziennikarza, w jaki sposób powinienem te emisje rozwijać, mimo że on nie miał żadnego tutaj wkładu, ale z racji wieku lubił mnie bardzo pouczać. I on miał dwójkę dzieci w moim wieku, które trzymał z daleka od tego środowiska, które nie miały nic wspólnego z działalnością patriotyczną, z działalnością jakąś taką prospołeczną. Dzieci miały jego robić karierę, miały zarabiać pieniądze, natomiast do mnie, obcego człowieka, on przychodził i mnie tam pouczał, jak jest. Więc ja uważam, że mimo wszystko dzieci są jakimś świadectwem swoich rodziców. I teraz, czy to nie jest dobra metoda weryfikacyjna, patrioty i człowieka, jeśli ma dzieci i patrzymy na to, jak je wychował, czy uznajemy, że rodzice nie mają żadnego wpływu na to, jak się potoczy życie dziecka, jak dziecko się zbuntuje, to i tak zrobi, co zechce. Bo dla mnie jest to pewne kryterium, na podstawie którego ja oceniam ludzi. To znaczy się, ja powiem tak, taką historię z mojego życia, bo ja generalnie uważam, że nie powinno się tylko mówić, ale też działać i nic mi nawet nie da to, że ja będę pisał książki historyczne, że będę robił na przykład taką książkę Mała Księga Bohaterów Polski, w której zawarłem portret 100 postaci, które mogą stanowić wzorzec osobowy dla czasów dzisiejszych. Trzeba też, przede wszystkim, trzeba dawać osobisty przykład. I jest taka historia z mojego życia, kiedy na chrzcie mojego syna ksiądz mnie pochwalił za to, że wybrałem mu imię polskie. Imię Stanisław. I że to właśnie tak trzeba działać, żeby utrzymać polskość. Tak? Żadne Jessiki, żadne jakieś Vincenty, tylko polskie imiona. Trzeba dbać o te tradycje. Mm-hmm. No dobrze, ale to o czym powiedziałem, czy dzieci są wizytówką swoich rodziców? To zależy. Nie każdy ma obojgę rodziców. Są też tacy, którzy w ogóle nie mają rodziców. No to doprecyzuję pytanie. Czy jeśli mamy na polskiej scenie politycznej jakiegoś człowieka wyrazistego bardzo, który epatuje swoim patriotyzmem, który namawia Polaków do pewnych działań. I nie mam na myśli tu nikogo konkretnego. Mówię szeroko o różnych politykach z różnych formacji, a jego dzieci przeczą całemu jego dorobkowi. To czy można uwierzyć człowiekowi, że on chce reformować Polskę, że on chce zmieniać nasz kraj, działać dla dobra ojczyzny, jeśli nie zadbał o to, co się działo w jego domu, o to, żeby przede wszystkim jego dzieci wyrosły na patriotów?
A mamy, myślę, całą masę. Ja nie mówię tego przypadkowo, bo jest cała masa właśnie takich polityków, demagogów, którzy pouczają innych dzieci, którzy mówią, że młodzież jest taka czy inna, a powinna być coś tam, a u siebie w domu nie mają żadnej kontroli nad tym, jak wychowane zostały ich dzieci. Wyczuwam intencje twoje, Piotrze, że strzelasz gola panu Patlewiczowi. To znaczy, że ja powiem jeszcze, ja pójdę jeszcze dalej od ciebie. A co jeżeli o wychowaniu dzieci, tak? Jak powinniśmy nasze młode pokolenia wychowywać, mówi człowiek, który w ogóle nie ma dzieci. Choć ma, powiedzmy, czwartą żonę, na ten przykład. Mm-hmm. No na przykład. No na przykład. No dobrze, Maciej, to proszę cię. Jest odwieczny konflikt, który jest w nas, w naszych genach, między dziećmi a rodzicami. Ludzi powinniśmy wychowywać, czyli programować na zdrowy rozsądek, na logikę. I obawiam się, że tacy ludzie jak pan Patlewicz, mam już jakieś doświadczenie w ocenie tutaj mojego... No rzeczywiście, cała godzina. Współrozmówcy boją się, że przy logicznym myśleniu, przy programowaniu ludzi na logiczne myślenie, religia straci znaczenie. Być może się boją, być może, ja nie wiem, tak podejrzewam. A to jest błąd. Religia jest potrzebna, Bóg jest niedościgniony, nigdy go nie zobaczymy, nigdy go nie złapiemy. Jest potrzebny choćby po to, żeby ludzie się nie mordowali na ulicach, nie gwałcili, nie rabowali się nawzajem. Więc niepotrzebnie się pewni ludzie boją, że Kościół straci, że religia zyska. Ja bardziej bym się bał tego, co obecnie się dzieje w Kościele, czyli według mojej teorii Kościół sprzedał się za udziały w światowych korporacjach i uczestniczy w wymieszaniu społeczeństw. Tego bardziej bym się bał niż programowania ludzi na logiczne myślenie. Jeżeli w związku z tym rodzic będzie wychowywał dziecko zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, z logiką, to on nigdy nie będzie miał problemów z tym dzieckiem. I nie będzie konflikt rodzic-dziecko, a w związku z tym dziecko będzie akceptowało wszystko, co przekaże rodzic. Ale no, to jest być może jakiś ideał, do którego powinniśmy dążyć. A póki co, no jasne, że nie możemy oceniać, jeżeli ktoś miał ojca kolejarza, to dziecko nie może być profesorem, wykładowcą akademickim. Oczywiście, że może być. Nie możemy tego ludziom zabierać. To jest niegodziwe. Oczywiście, że w innych systemach niż demokratyczny to jest nie do pomyślenia, no bo przecież urząd z ojca na syna przechodzi, tak? No ale w naszej demokracji też trochę tak jest, że no mamy to, te to całe są, to są wypaczenia resortowe systemu. To dzieci, są wypaczenia czerwone systemu. Dynastie i tak, tak dalej. No z tym trzeba walczyć, choć powiem to szczerze, jest choć systemie, powiem szczerze, a nie momentami nie jest to takie złe, momentami, bo ja kiedyś się buntowałem, kiedyś myślałem tak jak ogół ludzi, no tak, dzieci sędziów zostają sędziami, no ale z drugiej strony doświadczyłem tego, gdzieś tam obserwując środowiska prawnicze, te dzieci z domu już wychodzą tak przygotowane, jeżeli chodzi o wiedzę prawniczą, gdyż nasłuchiwały rozmów swoich rodziców z inną częścią rodziny, ze znajomymi, którzy przychodzili, więc one oczywiście łatwiej będą też zdawały te egzaminy. W niektórych przypadkach ten nepotyzm, tak, to się nazywa nepotyzm, no, może być dla nas jako społeczeństwa korzystny, ponieważ no, fachowiec zasiada akurat w tym miejscu, gdzie powinien. Zanim ten szewczyk Dratewka, tak, nauczy się tego wszystkiego, to my być może na tym stracimy. Ja jeszcze doprecyzowałem wcześniej jeszcze mogę, to pytanie. Mogę się odnieść? Tak, oczywiście. Pan znów powiedział, że należy opierać się na logice, więc znów zadam pytanie o logikę w stwierdzeniu, że Kościół sprzedał się korporacjom. Gdzie, kiedy i jaki Kościół i czy cały, czy jak to wygląda? Powiedziałem według tej mojej teorii. Mhm. Ale jakieś dowody są na to? Czy kierując się tą pana logiką, no jest pan cyborgiem, bo ma pan element mechanizmu gdzieś tam w swoją żuchwę wciśnięty, więc no ja taką logiką się nie... Jest logika i pozorna logika, która stwarza wrażenie logiki, ale ona jest tylko pozorna. Powiedziałem, według mojej teorii, według mojej oceny, Kościół za udziały w światowych korporacjach niestety sprzedaje Polskę i dobrze, inne perymetry rozumiem. Też. I dlatego ponawiam pytanie, jakie ma pan dowody na to i jaki Kościół, gdzie i kiedy się sprzedał?
równie dobrze nie mam żadnych dowodów na to, tak jak nie mam dowodów, że nie jest pan agentem Mossadu. Nie mam na to dowodów. No dobrze, ale Macieju, posłuchaj, bo to jest też tak, że Kościół to jest bardzo szerokie pojęcie. My w jakimś stopniu jesteśmy tutaj dzięki Kościołowi. Nie bezpośrednio, ale nasze stowarzyszenie robotników chrześcijańskich trzeba w tym momencie wytłumaczyć kiedyś. Co to jest w ogóle Kościół? Kościół to są ludzie, a chyba tutaj pan Maciak myli Kościół powszechny. Nie, uproszczenie. Wiadomo, że pewni ludzie Kościoła, oczywiście, że o to czyli, mi chodziło. Czyli część Kościoła. Niech pan nie będzie taką łasiczką, która próbuje złapać, ale tu rozmawiajmy rzeczywiście konkretnie, bo... Nie, no to... Ten pan teraz obraża, powiedzmy, Kościół jako całość, tak? No bo jeszcze nikt nie ocenia go jako całość. Jeszcze nie, Maciej już nikogo nie obraził, dlatego dopytuję. Taka jest moja rola. Pan Chojecki mówi, puknij się w głowę. Dlatego taka jest moja rola i taką mam tutaj intencję, żeby dopytać, co masz na myśli. Oczywiście, że pewni ludzie Kościoła, oczywiście. Dlatego, a pan Patlewicz, gdybym pociął ten program i rozpisał na drobne to, co pan Patlewicz mówi, zrobimy z niego osła. No i tyle. Wiadomo, że w trakcie, szczególnie wypowiedzi na żywo, nie jesteśmy w stanie idealnie, precyzyjnie się wysławiać. Proszę pana, pan Patlewicz, ale... jako historyk, taki już taki ustabilizowany, zatracił zdolność odczytywania intencji. Proszę pana, według mnie jedną z głównych cech szuryzmu są tak zwane stwierdzenia kategoryczne, tak? Ci się sprzedali, ci są... No to właśnie pan je wypowiada, czyli co, jest pan szurem? No przecież pan nie. Pan powiedział, że Kościół się sprzedał, czyli to tak zabrzmiało, że cały Kościół łącznie z nami jako wiernymi tego Mówiłem wcześniej o rodzinie Grimaldich. Niech pan to wszystko połączy jako historyk. Przecież ma pan tego białka pamięciowego w mózgu więcej niż ja. Przepraszam, czy król Francji Filip IV Piękny, on pochodził z tej rodziny? Przecież on rządził papiestwem w XIV wieku. Wtedy Grimaldi nie mieli wpływu na Kościół, wtedy inne rody miały. A od kiedy mieli ten wpływ? Nie wiem, proszę pana, niech mi pan powie, co są bariery wejścia na rynek. Ale to jest pana teoria, że oni mają jakiś termin ekonomiczny. Proszę mi powiedzieć, co to znaczy bariery wejścia na rynek. Nie wiem, nie zajmuję się. A nie wie pan, no to proszę mi tak zagadek z pana niszy, w której pan siedzi, też nie stosować, bo to wie pan. Siedzę w tej niszy i tą niszą się zajmuję i uważam, że coś tam wiem, dlatego się na ten temat wypowiadam. No to troszkę jeszcze wiedzy ogólnej do tego. Pan się wypowiada na temat każdy, a później. Wychodzi, co wychodzi. No ale słuchajcie, bo obaj w jakiś sposób uogólniacie, bo ty oczywiście, Maciej mówisz, że, tak. że cały Kościół czekam, i tak dalej czekasz, że ktoś twoje intencje rozszyfruje. Ja czekam na pana Nobla albo jakąś inną taką prestiżową nagrodę, skoro pan nie jest taki jak ja. No czekam. Dobrze, ale wróćmy do tego jeszcze Kościoła, bo chciałbym to doprecyzować naprawdę. Na pewno też ten program będą za jakiś czas oglądać członkowie naszego stowarzyszenia i też będą się zastanawiali. Jakby ja niedawno bardzo krytykowałem decyzję arcybiskupa Rysia, łódzkiego arcybiskupa, który zrobił dosłownie wszystko, żeby nie odbyło się spotkanie z Jackiem Międlarem tutaj u nas w sali. I ja na tym etapie powiedziałem, że jestem zaskoczony, że Kościół stanął po tej samej stronie, co Gazeta Wyborcza. Natomiast właśnie myśląc Kościół, miałem na myśli tego konkretnego biskupa i tę kurię, co pewnie popełniłem błąd logiczny, bo właśnie sens jest doprecyzowaniu tej naszej myśli, intencji, bo jednak gdyby nie to, że 100 lat temu był na ziemiach polskich Kościół, tu w tej Łodzi czerwonej, robotniczej, gdzie Polacy byli masą pracującą i analfabetami, gdyby nie to, że powstało takie stowarzyszenie jak tu nasze, które podnosiło jednak ducha patriotycznego i edukowało Polaków, i gdyby nie to, że przetrwało tyle lat, to dzisiaj nie mielibyśmy po prostu tej telewizji. I to też jest jeden z nie tyle odłamów, co pochodna istnienia Kościoła. Okej. Okay. No więc, no dobrze, ale no, bo mówisz, że Kościół, Grimaldi, Watykan i tak dalej, gdzie tu przebiega ta granica? No bo wiesz, to uogólnienie to jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić, bo trzeba wytłumaczyć ludziom intencje. Co chcesz przez to powiedzieć? Przez to. No przez to, że jesteśmy, że Kościół jest korporacją, że wchodzi tu na rynek, że współpracuje tam z Rockefellerami i tak dalej. No ale, fakty. Ale no dobrze, ale na jakim poziomie, na jakiej płaszczyźnie? Bo przecież jak Radek powiedział, że Kościół to my wszyscy. Mam nadzieję, że intencją Kościoła jest to, żeby okiwać przeciwnika. Ale boję się, że nie da rady.
sensie, okej, bierzemy te udziały, pewnie ludzie Kościoła, bo zaraz pan Patlewicz się na mnie rzuci, i że wymyślą jakiś genialny plan, żeby z tego wybrnąć. Ale ważąc siły, uważam, że nie dadzą rady. Korporacje już nie działają samodzielnie. Zrzeszają się w całe grupy. Możemy to nazywać lożami. To już nawet nie jest masoneria, to są układy troszkę wyżej. I obawiam się, że nie da rady tego rozegrać. A dzieje się to, powtarzam, naszym kosztem, jako dzieci Kościoła. Widzisz jakieś takie zjawisko, czy w ogóle uważasz, że jesteśmy poza tym i to są właśnie teorie spiskowe, które można włożyć jak książkę na półkę? Niekoniecznie. Jeżeli są na to dowody, no to już nie jest teoria spiskowa, tylko praktyka spiskowa. Tak jak już powiedziałem, Kościół w XVIII wieku miał taki kryzys, że w jego struktury masowo wchodzili masoni, albo po prostu już biskup dany przechodził do masonerii. Ale na to są dowody. A tymczasem na to, co pan mówi, no to nie ma dowodów, choćby z tego względu, że tutaj pana zapytałem od kiedy. Czy mam dalej powtórzyć cała rodzina przypadek prokuratora, który na podstawie przesłanek dowodzenie wszczyna? Marne porównanie. Słucham? Marne? Marne porównanie, tak. No to mówię, pan stanie na torach, może pociąg pana nie przejedzie. Dobrze, to odwróćmy zupełnie sytuację. Porozmawiajmy chwilę o tych Słowianach. Turbosłowianach, jak ty i niektórzy nazywacie tych ludzi, dlatego że wrzuciłeś na swój kanał wypowiedź autora Kleru Smarzowskiego, zapytanego, jaki będzie następny film. On powiedział, że może zrobię coś o tym, że Polska przed chrztem też istniała i też byli tutaj że ludzie. Że my przed chrztem też istnieliśmy. No właśnie, no też tak. Byliśmy. No tak. No i teraz powiedz mi, jak sobie wyobrażasz Polskę przed chrztem? No bo to przecież to nie jest chyba tak, że to była czarna dziura i dopiero spadliśmy z drzewa w momencie, gdy doszło do chrztu. No tak. No tak, no ale są grupy ludzi, którzy uważają, że ci, których nazywasz turbosłowianami, właśnie wtedy była Polska prawdziwa, autentyczna, a Kościół zmienił naszą tożsamość. To znaczy się znów, opierając się na logice, której pan Maciek mi odmawia, żądam dowodów na to, że była jakaś Wielka Lechia, tak? Nie, ale niekoniecznie Wielka Lechia, bo nie każdy, kto się odwołuje do tej Polski albo przed chrztem, mówi o schedzie Wielkiej Lechii, ale są ludzie, którzy rzeczywiście wolą, nie wiem, biegać wśród zboża, czy tam po lasach, szukać jakichś bogów w dębach i tak. No tak, co ale w tym złego? To było tak dawno i to jest, generalnie oni przedstawiają taki widok idylliczny, tak, że właśnie tutaj była taka wolność, kochaliśmy się wszyscy, biegaliśmy w koło ogniska, tak. No ale był kontakt z naturą. Niektórym ludziom dzisiaj z tych wielkich miast, blokowisk brakuje właśnie kontaktu z naturą i to oni właśnie się zrzeszają w tych koła słowiańskie. Tymczasem między innymi przez fałsze, jakie stosuje nasze Ministerstwo Edukacji, w tym, że nie mówi prawdy całej odnośnie na przykład działalności Żydów na terenie obecnej Polski przed chrztem, tak? Czyli handlowaniu niewolnikami słowiańskimi. Przez to, że o tym się nie mówi, no to ci właśnie turbolechici uważają, że to była taka sielanka. To były niestety czasy tak zwanego bellum omnium contra omnes, czyli walki wszystkich ze wszystkimi. A jeśli chodzi jeszcze, wracając do filmu Kler, to bardzo ważną informacją jest to, że autorem scenariusza do tego filmu jest protestant. Nie pamiętam w tym momencie nazwiska, ale to jest wicedyrektor jakiegoś prywatnego liceum w Krakowie. Także to już to dużo mówi. Panowie, mamy jeszcze pół godziny programu. Jest cała masa pytań od widzów. Chciałbym jeszcze zanim pytanie, jeszcze jedna ważna rzecz, bo umknęło mi to, a może to jest rzecz, od której powinniśmy wyjść. Ty się dzisiaj do nas, Macieju, spóźniłeś, ponieważ otrzymałeś proces w trybie wyborczym za rzecz zupełnie idiotyczną. Czy możesz opowiedzieć, bo mamy skany dokumentów, to jeszcze chciałbym ludziom powiedzieć, dlaczego czekaliśmy i dlaczego warto było poczekać, żeby zacząć program z tobą. Z racji tego, iż ubiegam się o funkcję prezydenta miasta Włocławek. Brałem udział w debacie w Telewizji Polskiej oddziale w Bydgoszczy razem z moimi 7 kontrkandydatami. Jeden nie dojechał, bo byłoby ich 8. I ciemnoskóry, brązowoskóry, mocno opalony, bo tak o sobie mówi. Mocno opalony mój kontrkandydat, pan Emanuel Kalajaje. Nigeryjczyk?
Nigeryjczyk z pochodzenia, mówi o swoim kraju, kraj ojczysty, zarzucił mi, że gdy przywitałem się z nim przed nagraniem, powiedziałem, jak tam w kolonii. Ja tak oczywiście nie powiedziałem. Na podstawie tego jego publicznego zarzutu i dalszych reperkusji, ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych i ten cały hejt, który się tam wylał na mnie od tych, no, w dużej mierze szurniętych ludzi, sformułowania w stylu nie obrażaj ludzi, pierdolony rasisto. Taki paradoks, prawda? Doszło do sprawy w sądzie. Wniosek o ukaranie skierował pan Kalajaje. Tuż przed wnioskiem w różnego rodzaju audycjach wystąpił, wmawiając opinii publicznej, że zwróciłem się do niego jak tam w kolonii, co w mojej ocenie i tak nie byłoby niczym, co by można zakwalifikować jako atak rasistowski. No de facto o Polsce dzisiaj wielu mówi, że jesteśmy kolonią. Ja bym się, gdybym pojechał za granicę i ktoś jesteśmy by mnie strefą zapytał, wpływów, to jest tak, różnica, ja, strefą wpływów. No, teoretycznie, umownie, ale ja bym się nie obraził, bo bym no, nie, to są, z nieszczęściem, to są ale pokiwał głową, że no właśnie. To i Nigeria jest teraz też cały czas strefą wpływów. W tym 60 roku wcale nie odzyskała niepodległości, tylko moim zdaniem był to układ Związku Radzieckiego ze Stanami Zjednoczonymi, żeby zmniejszyć wpływy brytyjskie na świecie. Ale to historycy, dobrzy historycy na pewno to już opisali. No więc, gdy pan Kalajaje złożył wniosek do sądu, to we wniosku już napisał, że rzeczywiście powitałem go, hello, czy jak tam się u was w tej kolonii brytyjskiej mówiło? No, czyli dokładnie oszukał bezczelnie cwaniak społeczeństwo, że zaatakowałem go rasistowsko. No już bardziej nie mógł zmyślić, bo no, kilka osób przy tym było. A w sądzie, żeby uniknąć ukarania za składanie fałszywych zeznań, już zacytował mnie poprawnie. Już wiadomo, że w świecie polityki przy takich spotkaniach w telewizji, ileś osób się spotyka, każdy dyktafon ma w kieszeni, prawda? Wolał uniknąć. Więc no, z takimi ludźmi mamy do czynienia. Próbowali ze mnie zrobić rasistę, nie udało się. W dzisiejszym orzeczeniu sąd około godziny 14.30 uniewinnił mnie od tutaj zarzucanych rasistowskich aktów. Jestem bardzo zadowolony. Pewnie jeszcze nie koniec, bo facet sobie robi w ten sposób dobrą promocję, atakując moją osobę. No to jest zawsze dobra metoda na kampanię wyborczą, jeśli jest się obcokrajowcem, żeby właśnie uderzyć jakoś w rasizm czy w ksenofobię. No bo na czym oni mają grać? Ciekaw jestem w ogóle, co on ma do zaoferowania lokalnie mieszkańcom, no ale to może pytanie bardziej do waszej telewizji, do formuły u was w CW24, żeby pytać, bo nie wiem, ile ludzi z Włocławka nas ogląda, natomiast bardzo mnie zawsze interesowało, co powoduje takimi imigrantami, którzy przyjeżdżają i mimo, że no nie wiem, ile tam lat on mieszka w Polsce, ale myśmy w Łodzi przerabiali takiego pana, który się nazywał John Godson. Kochał Polskę, a potem się wyprowadził fermę w Afryce, założył. Tak, bardzo. Świnie pasie. Simon Moll był taki. A to o, no, Simon Moll to już jest dobre. Dobre. Standardowy ale przykład. Ale człowiek odznaczany, dekorowany jako antyrasista roku, jakieś nagrody Simon dzielił Moll się czym miał. Pobierał. I potem się okazało, że Stopolek około, prawda? Dostał od niego prezent, śmiertelny wirus. Prezent. On się dzielił w najlepszej wierze. Chciał w ramach podzielić, walki z rasizmem. W ramach walki z rasizmem, tak. Chciał podzielić chorobę na mniejsze czynniki składowe. Dobrze, to teraz tak. Przejdźmy do pytań. Ale jeszcze bardzo ciekawą rzecz powiem, że pan Emmanuel Kalajaje dwukrotnie startował z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. W tych wyborach nie startuje. Startuje jako oddzielny kandydat. I zajmuje się atakowaniem mojej osoby. Ciekawa sprawa, prawda? No też są takie metody. Dlaczego nie? A potem się okaże, że w drugiej turze on przekaże swoje głosy. No ale dobrze, to są domniemywania. Słuchajcie, jest tyle pytań, że nie ma najmniejszej szansy, żebyśmy w pół godziny na nie odpowiedzieli. Dlatego bardzo proszę was o zwięzłe odpowiedzi. To znaczy, mogę się jeszcze ustosunkować do tej śmiesznej sprawy, którą tam ten pan, nie wiem, czy powiedzieć Emanuel. Czy powiedzieć Murzyn to już jest jakiś rasizm, czy jeszcze nie, już.
No, powtarzam, mówi o sobie, że jest mocno opalony. Aha. No to czy, więc chyba wolno powtarzać jego słowa. Do pana sprawy w trybie wyborczym z tym panem mocno opalonym, to powiem tak, to są problemy typowe dla dyzmokracji. Ja nie jestem dyzmokratą, więc mogę się tylko uśmiechnąć z politowaniem. Radosław, czy nagrasz coś o Romanie Wiatraku Sklepowiczu i o jego agenturalnej pracy w WSW? Nie wiem, ostatnio... A kto to jest pan jakiś Wiatrak? No właśnie, ostatnio... Nawet nie wiem. Nawet w ostatnim programie nas ludzie pytali, no pan Sklepowicz to jest człowiek, który pojawia się w tej telewizji w Realu 24 u kolegi Marcina Roli. Ja naprawdę nie wiem nic o nim i powiedziałem to tydzień temu w programie. Nie wiem, kto to jest pan Sklepowicz, oprócz tego, że znam go z YouTube'a, ale tam musiała gruchnąć jakaś afera, skoro cały czas pojawiają się tego typu pytania. Nie wiem, ja też nie oglądam wszystkich odcinków w Realu 24, a tych z panem Sklepowiczem to chyba raptem jeden obejrzałem i on tam jakąś powiedział taką głupotę, która mi się nie spodobała i przestałem to no, ale dobrze, tej czyli audycji oglądać. Rozumiem, że jakoś widzowie zwrócili twoją uwagę, jak znajdziesz coś ciekawego, to może się tematem zajmiesz. Czy niekoniecznie? Czy nie warto? Niekoniecznie. Dobrze. Następne pytanie. Chociaż... Kto wie, może coś ciekawego faktycznie wypłynie. No ja myślę, tak. że... Na razie nie mam nic ciekawego. Inaczej powiem. Proszę a każdemu się można pomylić. Jeśli macie coś ciekawego w tym wtedy. Temacie, bo ja naprawdę nie znam tematu, uwierzcie mi na słowo, są ciekawsze rzeczy, ale jeśli macie coś w tym temacie, to szukajcie kolegę Patlewicza. Aha, wiem co on powiedział. On powiedział, że powinniśmy razem z Żydami żądać odszkodowań od Niemiec i wtedy Żydom zapłacić tą część, którą oni od Polski żądają, tak? No to jest oczywista głupota z tego względu... To Potocki chyba mówił to samo. Nie wiem tego. To jest oczywista głupota z tego względu, że takim aktem uznajemy, że Żydom coś się należy. A kiedy my zaczniemy zarabiać własną pracą, talentem? A nie liczyć na jakieś żebry, pieniądze, które spadną. Zacznijmy dbać o własny rynek. Wygońmy tych, którzy kontrolują ten rynek, bo już kontrolują rynek w postaci marketów, w postaci banków i jeszcze innych tam dziwnych tak zwanych inwestycji, czyli drenażu nam założonego. I zacznijmy się sami dorabiać. Przestańmy liczyć na jakieś tam dary od kogoś, czy że coś wyszarpniemy. Jeżeli coś wyszarpniemy od Niemiec, to tylko i wyłącznie dlatego, że Niemcy kontrolowane w jakimś tam procencie przez Eskimosów, te pieniądze nam dadzą, żeby Eskimosom przekazać. Ale to jest w ogóle bardzo symboliczne, że my jako naród bardzo historycy zapiszą, że dostaliśmy my to bardzo te pieniądze. Bardzo jesteśmy podatni na tego typu demagogię, że właśnie ktoś przyjdzie i zrobi Polsce dobrze, albo że pojawi się jakiś cud nad Wisłą, który nagle zasypie nas złotem, że będzie tu cud Eldorado gazu łupkowego, że wykopiemy złoty pociąg, że właśnie roszczenia jakieś od Niemiec. Cały czas ktoś nam obiecuje, nie wiem, jakieś działki na Księżycu i że a to wszystko zapewni Polsce dobrobyt. Przepraszam bardzo, to jest właśnie pokłosie czasów gierkowskich, czasów PRL-u, właśnie kiedy ludzie nauczyli się tego myślenia życzeniowego i że państwo ma nas utrzymać. No i to jest właśnie to, czego broni pan Jabłonowski między innymi, tak? Takiego właśnie myślenia roszczeniowego, że nam się coś należy. No, ale wiesz co, ja już nie chcę naprawdę wchodzić w temat Wojtka Olszańskiego, ale są obszary, które i ja uważam, że nam się należą, jak chociażby ten wspomniany przez niego dostęp do wody. Że jestem atakowany za to, że ja wydałem książkę, tak, no i mi się sprzedaje. No to jest właśnie tak zwana choroba czerwonych oczu. Nie, to jest patologia kompletna. Spuścizna komunizmu, tak, że komuś się wiedzie, więc to jest albo oszust, albo w ogóle jakiś agent. To jest zarzut, z którym notorycznie też my się spotykamy. Jakiś, że to jakiś przytyk do tego, że człowiek jest przedsiębiorczy i sobie radzi. Nie, to jest coś strasznego, co rzeczywiście dławi naszą rzeczywistość, ale myślę, że to jest margines. Nam też bez przerwy mówią, że to wszystko tutaj nie mogłoby działać, gdyby nie jakieś zewnętrzne siły, tu musi jakiś Żyd czy inny Niemiec, tak. Amerykanin dorzucać trochę szuflą dolarów, gdyby to nie wyszło. Piotrze, gdyby twój program był nieatrakcyjny, gdyby nie było odpowiedniego kontentu, to ile by tu ci Żydzi czy Watykańczycy nie wrzucili pieniędzy, to by nikt tego nie oglądał. No tak, więc no własnym tak, talentem ale, do tego doszedłeś. Ale wiesz, ale ludzie pytają o to, jak to jest możliwe, że właśnie taki Korczarowski wziął się znikąd i proszę, ma telewizję.
A jak to się stało, że taki Maciak ma telewizję? No. Albo Patrylewicz pisze książkę. Oparłem się. Znikąd. No właśnie. Dobrze, słuchajcie, naprawdę, z szacunku dla ludzi, wróćmy do pytań. Poniekąd odpowiedzieliście mi już na to, więc też proszę, krótka odpowiedź. Co sądzicie o zapraszaniu do niektórych znanych stacji takich person jak Całek, Maciejczuk i inni tego typu? Czy to nie kompromituje całej telewizji? No myśmy o tym już rozmawiali. Nie, to jakiś dziwny pogląd jest. Powtarzam, jednorazowy incydent niczego nie kompromituje. Jeżeli się na stałe by takie osoby zapraszało, na stałe... Bo oni nie występują na roli ekspertów, programowaliby widzów. No właśnie. Bo słynne okno Overtona, tak? Każdego człowieka można tak przeprogramować, że dany człowiek lub dana sytuacja wcześniej nieakceptowana będzie akceptowana, a człowiek kochany. Więc stałe zapraszanie dopiero może wzbudzić podejrzenia. Jeżeli jest to jednorazowy incydent, to proszę, nie panikujcie, nie jest źle, będziemy przynajmniej wiedzieli, na kogo uważać, na co uważać. Tym bardziej, że programy takie jak Studio Polska, gdzie tak na dobrą sprawę duża część ludzi przychodzi z ulicy zupełnie i ma szansę tam jakiś głos zabrać, są bardzo popularne. Ludzie właśnie najbardziej emocjonują się tym, kto powie, co powie właśnie taki człowiek przypadkowy, a nie ten znany polityk, którego już widzieliśmy setki tysięcy razy i jeszcze o zgrozo występuje w roli eksperta. Co to się często zdarza, że najpierw ktoś występuje jako polityk, na 5 lat go odsuwają, a potem powraca jako ekspert do spraw jakichś. A wcześniej jeszcze twierdził, że w ogóle kończy z życiem publicznym, tak, z polityką, tak, i tak. Wraca. Tak. No chociaż zdarzają się też ciekawostki. I cały czas mówią honor. Nie wiem, czy widzieliście taką rozmowę Jana Marii Rokity z chyba Justyną Pochankę w TVN-ie, gdzie on troszkę odpiął podsumował... mikroport. Tak? Nie. On po prostu zdemaskował ją w tym sensie, że zaklasyfikował ją jako wojownika systemu. To znaczy, że ona jako dziennikarz nie jest bezstronna, tylko opowiada się po jakiejś ze stron i ona mu przyznała rację. Tylko on jest bezstronny? Ale właśnie zabawne było to, że to on powiedział. Właśnie, że to on powiedział. Pamiętam, jak ryczał, krzyczał, gdy miały zapaść decyzje w sprawie budowy rurociągu Nord Stream. On mógł przebiegać przez Polskę, mogliśmy kontrolować ten gaz, mogliśmy z tego mieć pieniądze, ale wtedy wszczynał taką kampanię znacjonalizować wszystkie rurociągi w Polsce. No i to już był gwóźdź do trumny, że Niemcy z Rosjanami się dogadali. Dobra, damy sobie spokój z Polską. Ja może pominę te pytania, które odnoszą się stricte, bo jest sporo, a co panowie myślą o tym człowieku, a o tamtym, a o siamtym, jak myślę... O banku Ambrosiano. Będą chcieli, to dopytają o konkretnych ludzi w komentarzach, jeśli będziecie chcieli, to się odniesiecie, no ale właśnie, następne pytanie dotyczy tego banku Ambrosiano. Ale co mam powiedzieć? Masz powiedzieć, czy jest ci ta afera znana i co o niej sądzisz? Czy banku Ambrosiano było powiązane z lożą P2. Afera była, nic o tym nie wiadomo. No z tego co wiem, to faktycznie ta instytucja finansowa, że tak powiem, była powiązana z lożą P2. Ale to jest też taka loża trochę na uboczu głównego nurtu masonerii. Ona ani nie należy do rytu francuskiego, ani szkockiego. To jest coś takiego jak B'nai B'rith, czyli żydowska loża o cenzusie narodowościowym. To jest loża właśnie powiązana z tymi różnymi bankierami i przedsiębiorcami. No cóż, mogę powiedzieć, no pytanie jest, czy znam tą aferę? Znam, no mam nadzieję, że już wszystkich skazali. No tyle. Proste pytanie, panie Macieju, czy można liczyć na pana udział w polityce ogólnopolskiej? A ja jeszcze dodam jedną rzecz. W jednym z poprzednich programów powiedziałem, że wiem, że kandydujesz na prezydenta Wrocławia, ale właśnie zastanawiam się... Wrocławka, przepraszam. Już drugi raz ten błąd popełniam dzisiaj. Wrocławka. Ale to dlatego, że myślałem, jestem też blisko z Wrocławiem, bo tam z kolei Jarek Bogusławski z niezależnego swojego komitetu kandyduje. Już się kontaktowaliśmy. No właśnie, bardzo dobrze. Ja powiedziałem, że wiem, że kandydujesz, ale przecież jesteś dziennikarzem. Mnie byłoby trudno postawić się w takiej roli i opowiedzieć po jakiejś ze strony, chociaż tak na dobrą sprawę kandydujesz jako bezpartyjny. To jak widzisz, może tak to sformułuję, jak widzisz swoją dalszą przyszłość po wyborach? W zależności od tego, czy wygrasz i czy nie wygrasz. Być może, że po przegranych wyborach, skoro mieszkańcy wybiorą Barabasza. Demokracja.
kończę. No tak, to będzie moja klęska. Widocznie nie potrafiłem dostatecznie przekonać. Widocznie mój dotychczasowy dorobek nie miał dla ludzi żadnego znaczenia. Systemowy. To jest system, który promuje idiotów, a nie ludzi ogarniętych. Nie przesadzajmy. Widocznie moja konkurencja kupiła głosy, a ja się na to nie odważę, bo są różne metody wygrywania wyborów. Niech tyle nie da ludziom, ile inni obiecają. Być może, że skończę serial pod tytułem Ale Maciek im dojebał. Przepraszam za sformułowanie. Bo po co to robić? Bo ludzie to oglądają, ludzie wyrażają poparcie, naprawdę masowe. Wydaje się, że wygram w pierwszej turze. Choć politycy kupili sobie tam sondaże tak za SMS-y. I uszanuję wolę wyborców. A kto jest u was największym pracodawcą we Włocławku? Czy to jest tak, że to jest jakaś instytucja? Prezydent miasta. Prezydent no ale miasta. Właśnie, urząd miasta? Czy... Jak w wielu gminach. Jeżeli mamy 20 parę szkół podstawowych, tak? W każdej około setki średnio personelu, no to już mamy 2,5 tysiąca, jeżeli do tego dołożymy urząd miejski, tam kilkuset urzędników, zatrudnienie w spółkach miejskich, ogólnie uzbieramy 10 tysięcy ludzi. To wszystko kontroluje prezydent. No to jest szansa, żebyś wygrał z taką armią urzędników? Aż nie. Przepraszam, nie jest to armia. To tylko kilka decyzyjnych osób z nadań politycznych, które żerują na całej reszcie. Jestem pierwszą osobą, która mówi tak, zwolnię 60 osób. Ten cały wierzch polityczny, papa, wam już dziękujemy. I stworzę naturalną ścieżkę awansu rozwoju dla tych, którzy siedzą po 20 lat na urzędzie, są dobrymi fachowcami, rzeczywiście pracują na tych darmozjadów politycznych. Reszta też dostanie nadzieję, że się da piąć po szczeblach kariery i ja nie wierzę, że tych ludzi będę miał przeciwko sobie. Nie ma takiej możliwości. Dla nich jest to okazja. Pracownicy włocławskiej budżetówki narzekają. Często to moi informatorzy. Dlatego jestem taki sprawny. No ja jestem też ciekaw, bo to będzie taki dobry test na zawód dziennikarza jako takiego, bo ludzie cię przecież znają głównie z tego, że jesteś... Ale w polityce co drugi był dziennikarzem. No to nie jest nic nienormalnego. Jednak nie sądzę. No, kogo możesz ze znanych polityków oprócz Kurskiego wymienić, kto był dziennikarzem? Czarnecki. No, Czarnecki poza tym to jeszcze mówił, że w inne czynniki tu zdecydowały, myślę. Rozumiem. Dużo, no. Naprawdę dużo, dużo. Każdy jakiś miał epizod, coś tam skrobał, gdzieś coś pisał. Dobrze, wracamy do tematu pytań. Nie będę cię pytać, Radku, o pochodzenie, bo to już się staje tak? Powoli męczące. A nie no o twoją krew, chyba że chcesz... To są właśnie, jeszcze raz powtarzam, takie pytania są pokłosiem działalności szurów pokroju pana Jabłonowskiego i reszty. Dobra, to skoro jesteśmy przy szurach, następne nie, pytanie. Teoria spiskowa. Nie liczy się to, kim kto jest, albo i też co ktoś co robi. Robi, mówi, tylko liczy się to, żeby go zniszczyć atakami ad hominem. Muszę wam powiedzieć, że mnie to wyjątkowo też denerwuje, bo mój tata, urodzony w 1937 roku we Lwowie, przez wielu z tych ludzi został sklasyfikowany jako właśnie Żyd, banderowiec, Ukrainiec. No cóż, ja gdybym był Żydem i walczył tym złym Żydem, żeby było jasne, złym Eskimosem, no to bym tym, którzy chcą dobrze dla Polski, wmawiał, że są Żydami. Na forach bym to robił, właśnie tak bym robił. No więc właśnie, jaka jest zgodzę rola... Zgodzę się. Jaki jest prawdziwy cel szurów internetowych prawicy? Czy oni kompromitują prawicę antysystemową? No to trochę twoja teoria. Kompromitują na pewno, ale czy to jest ich cel, no to ciężko powiedzieć. Według mnie to są po prostu, tak jak mówiłem, ludzie, którzy bez internetu uzewnętrznialiby się tylko do swojego najbliższego otoczenia, a dzięki internetowi mogą zalewać większą rzeszę ludzi swoimi teoriami spiskowymi. Ale myślicie, że to jest tak, że po prostu jest jakieś grono ludzi, i wyłączmy z tego zbioru przynajmniej na chwilę Wojtka Olszańskiego, poza tematem, którzy inwestują swój czas i pieniądze po to, żeby siebie promować w internecie, dlatego że potrzebują jakiegoś autospełnienia, potrzebują akceptacji społecznej, czy mają właśnie w tym jakiś cel? Moim zdaniem przez Wojtka Olszańskiego
przebija prawdziwy mesjanizm. No dobrze, ale Maciek, wyłączmy z tego Wojtka Olszańskiego. Mówimy nowy, o wszystkich, nowy tylko Andrzej nie o nim. Tobiański. Chociaż na chwilę, nie o nim. Koło Sprawy Bożej. Okay. Bo nie, Wojtek Olszański, to już wszyscy znamy temat na wskroś. No to odpowiadając, pewnie różne intencje kierują tymi ludźmi. Jednymi dość zacne i robią jak potrafią. Jednymi mniej zacne. Nieraz to są pewnie szuje. Tyle. Jeszcze taka ciekawostka, bo ja myślę, że jednak każda z tych osób ma jakiś swój ukryty cel. I taki przykład, jeśli chodzi o pana Potockiego, on jako jeden ze swoich postulatów podaje, żeby, jak to się mówi, umorzyć długi w frankach, umorzyć długi frankowiczów. No i okazuje się, że on ma dość spory dług we frankach, także... Nie, to na pewno nie gra na swój dług. Myślę, że chodzi o jakiś taki populistyczny argument. Liczy, że tych ludzi, którzy wzięli te złe kredyty we frankach, jest dużo i w związku z tym go poprą. Myślę, że to chodzi o korzyść demokracja, polityczną. Demokracja, panie. No tak. Znowu wracamy do tego, że nikt wam tyle nie da, ile ja obiecam. Amen. Radosław, na ile ważny jest dla ciebie wizerunek, a na ile rzeczy, które mówisz, między innymi o Jabłonowskim? Nie wiem, w jaki sposób w tym pytaniu, wiesz, jest sprzeczność. Już mówię. Ale... Generalnie tak. Gdy zaczynałem tworzyć te filmiki o postaciach współczesnych, miałem świadomość, że będę za to atakowany. Także skoro to i tak zrobiłem, to znaczy, że o wizerunek nie dbam, a zwłaszcza o to, że ktoś tam nie będzie wyzywał od takich czy owakich, bo wiem, że to jest nieprawda. No i tyle. No. Także dla mnie liczy się, jak już powiedziałem, prawda, dobro, piękno, prawo rzymskie i Kościół katolicki jako generator moralności. I tego się będę trzymał. A jeszcze więcej powiem, jest też taki grzech, jak grzech zaniechania. Gdy dzieje się zło, a człowiek dobry nie reaguje. Więc ja reaguję i ostrzegam innych, żeby się nie nadziali na takich oszustów, przebierańców i hochsztaplerów. Jeszcze jest coś takiego, co się nazywa pozornym dobrem w celu zaprowadzenia zła. I też musimy uważać na takich, którzy udają dobro, a wyrządzą nam krzywdę. Zgadza się. I proszę właśnie to zastosować do tych ludzi. No i jeszcze się mówi, że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane, chociaż ja wyjątkowo nie lubię tego powiedzenia, bo dla mnie zawsze liczą się intencje u człowieka. No ale Macieju, teraz pytanie do ciebie, które chyba widz oczekuje, że się zdeklarujesz światopoglądowo wobec tych wszystkich treści takich ezoterycznych. Czy wierzysz w horoskopy, kabałę i tego typu rzeczy? Nie. Bo ja nie zadałem sobie tego trudu, żeby przejrzeć absolutnie cały twój kanał. Ja mam kontakt z takimi ludźmi dla rozmowy, tak, dla podtrzymania rozmowy. Zapytam jako ciekawostka. Ogólnie uważam ludzi, którzy się zajmują różnego rodzaju tam wróżeniem, za wyjątkowo inteligentne osoby. Analitycy, którzy na podstawie danych szczątkowych nieraz potrafią i własnych zdolności obliczeniowych mózgu potrafią całkiem fajne wnioski wyciągnąć. Nie wiem, czy wiecie, ja wiem, że politycy często korzystają z wróżek. Nie dlatego, że chcą przyjść po jakąś radę od tej wróżki, żeby przepowiedziała jej przyszłość, tylko po prostu taka wróżka staje się chodzącą agencją informacyjną, bo jak polityk idzie do wróżki, a po nim przychodzi drugi polityk, no to ta wróżka trąci w rozmowie tym pierwszym politykiem i jak jest polityk inteligentny, to sobie dużo rzeczy odczyta. Politycy notorycznie, namiętnie chodzą do wróżek, naprawdę, uwierzcie mi. No niestety, jak się odchodzi od zasad chrześcijańskich, od zasad cywilizacji łacińskiej, no to takie są pokłosie, że chodzi się do wróżek między innymi. Ale one też chodzą do kościoła normalnie, te kobiety. Może, no bo to tak często jest, że jakby jedno drugiego nie wyklucza. To jest chyba koniunkturalizm bardziej, taki pragmatyzm, który wyborczy z tego, co mówisz, że oni podsłuchują, co tam ta wróżka. Dokładnie tak. Swoją drogą, to może mieć długą tradycję tych różnych wyroczni delfickich i tak dalej, jak wielcy tego świata się udawali. Właśnie, no dobrze. Mam jedno wreszcie merytoryczne pytanie, takie, które nie wiem, mam nadzieję, że was nie skonfliktuje. Więc czytam całość. Co panowie myślą o projekcie Kukiz 15? Paweł Kukiz powiedział, że sam nie popiera Jakubiaka, z ich list startuje krewny Kiszczaka, afery, donosy. Jaki był prawdziwy cel Kukiz 15? Ja głęboko wierzyłem w ideę Kukiz 15. Ideę, która
mówiła nowa jakość na rynku politycznym. Nie interesowało mnie, czy to jest zabarwienie lewicowe, prawicowe, czy to jest demokrata, czy monarchista, czy ktokolwiek inny. Wymieniać polityków jak agentów ubezpieczeniowych, z całym szacunkiem dla agentów ubezpieczeniowych, jeżeli się nie sprawdzili, jeżeli efekty ich działalności, czyli nasze niskie pensje, kiepska opieka zdrowotna, są, jeżeli są to dowody, to wymieniamy, obojętnie następny po nim, bo na pewno będzie nie gorszy niż ten, który był. Dla mnie Paweł Kukiz jest takim konserwatorem systemu. Straconą nadzieją i dzięki temu, że wystartował, gaśnie ta nadzieja, że może w następnych wyborach, teraz każdego w następnych wyborach będziemy oceniali przez pryzmat Kukiza, a znowu nas oszuka, To wielka strata, a udowodnił, o co mu chodzi w obecnych wyborach samorządowych, tworząc rozbijackie w mojej ocenie komitety w miejscowościach, w gminach, gdzie elektorat antysystemowy miał wyraźnego lidera, miał nadzieję, szansę na objęcie władzy w gminie, no ale wtedy Kukiz wystawia mu komitet, który na podobnym elektoracie pracuje, więc rozbijamy głosy na dwa. Próg najpierw ich zje, potem dąd przy liczeniu głosów. No więc, żaden się nie dostanie. Więc to jest dowód na to, czym jest ruch Kukiz 15 i już teraz wam mówię, zapamiętajcie to. To jest koniec partii Kukiz, ponieważ tam właśnie w tych samorządach ci wszyscy antysystemowcy, którzy zostali poczęstowani konkurującym z nimi komitetem Kukiza, zemszczą się w wyborach w 2019 roku. Kukiz znika ze sceny politycznej. Partia Kukiz, ruch Kukiz 15 znika. Pod koniec 2019 już tego nie będzie. Nie wrócimy do Kukiza? No ja na temat tego ugrupowania i tego pana wypowiadałem się już w 2015 roku, twierdząc, że to jest kolejna wydmuszka. Sam się przyznał, że z jakimś tam oficerem się kontaktował. No cóż, no na dzień dobry dostał chyba z 10%, tak? Później pan Petru dostał też chyba 10 albo 11, a teraz pan Biedroń też dostaje 8. No także, jak to mówił klasyk demokracji, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, a pan Michalkiewicz jeszcze dopisał, ale jeszcze ważniejsze jest to, aby sformułować dobrą alternatywę wyborczą. No i to jest taka dobra alternatywa wyborcza, żeby skanalizować ruch antysystemowy, tak? Można powiedzieć, co podzielić, wybory, jakaś taka się pojawia. Takie powstanie, powstanie pod kontrolą. Minęło kilka lat i dalej się ludzie o to kłócą, tak, o to, że Kukiz to zrobił, tamto zrobił, że jakaś komisja weryfikacyjna, tak, że kogoś tam... Co jakiś czas płynie jakiś pozytywny przekaz, dał, że jednak tak Kukiz się o coś... Tak, żeby nie było kompletnej zdrady. Podtrzymać nadzieję. Oczywiście. Dobrze, i kolejne pytanie. Właśnie. Czy uważacie, że teorie spiskowe są złe? Przecież wiele faktów historycznych, wcześniej nieznanych, wyszło na światło dzienne właśnie dzięki próbom obalenia teorii spiskowych. To może ja opowiem, bo jestem ekspertem od teorii spiskowych w przeciwieństwie do pana Patlewicza. To nie są teorie spiskowe, choć wiele jest, być może nawet większość jest, szczególnie jeżeli nie są logicznie uzasadnione, to jest system wczesnego ostrzegania, którego nie powinniśmy się wyzbywać, jest elementem naszej psychiki i powtarzam pan po raz trzeci. Niech pan stanie na torach i niech pan ma nadzieję, że ten pociąg może wyhamuje. No ucieknie pan, a nie wie pan, czy pana nie przejedzie. A może maszynista włączy hamulce? A skąd pan wie? Po raz kolejny powtarzam, że należy odróżnić teorię spiskową od praktyki spiskowej. Jeżeli się wyzbędziemy tego mechanizmu logicznego myślenia, tego mechanizmu wczesnego ostrzegania, no to po nas. Radosław, słuchaj, jeśli taka teoria spiskowa jest pewną projekcją, pewną obawą, która nie ma realnych podstaw, ja będę teraz
przedwcześnie ostrzegał, że może za rok, a może za dwa nas kosmici napadną. No i, no proszę, i może ktoś zacznie budować schrony w tym kierunku. Ale przepraszam bardzo, ktoś na tym zarobi i jakieś koncerny będą miały pracę. Ale musi pan mieć sobie wagę, żeby właśnie wyważyć. Będą betonować bunkry i tak dalej. Czy daną teorią warto się zajmować spiskową, czy nie warto? No. Właśnie rozsądny człowiek ma w sobie wagę i potrafi odpowiednią ilość czasu i wysiłku poświęcić danej teorii, bo niektóre nie są warte splunięcia i faktycznie nie ma o nich sensu rozmawiać, ale mieszanie tych naprawdę szurniętych teorii z tymi bardzo realnymi, które się dzieją, no to już taki człowiek nie wykazuje się zdrowym rozsądkiem. A jak pan ocenia tą teorię, którą już powiedziałem, pana Jabłonowskiego, że na Jasnej Górze jest tajna kaplica Lechicka? Nie wiem. Aha, nie wie pan. Tak, I don't know. Nie wiem, nie widziałem. Na jakiej podstawie pan stwierdzi, że to jest absurdalna teoria, znaczy, albo prawdopodobna? Jest wielce prawdopodobne, że takiej kaplicy nie ma, ponieważ Watykanowi nie na rękę by było przechowywać pamięć po tym, co de facto zniszczył. Aczkolwiek... A jakie są dowody na to, że coś zniszczył? W tym wypadku jakichś lechitów i tak dalej. No, poprzednie wierzenia zostały zastąpione chrześcijaństwem, więc zostały zniszczone. Przypominam, że chrześcijaństwo inkorporowało wiele zwyczajów z czasów pogańskich. To prawda, no, ale też tak wszyscy znamy takie obrazki, tak dalej, które normalne. Tam nawet na tej historii polskiej Ale jakie są dowody, bo pan teraz tutaj, jak rozumiem, popiera tą teorię turbolechicką, że Kościół niszczył dowody. Rozumieć Polski, panie Patlewicz, ja tak nie powiedziałem. Chodzi mi o to, że z punktu widzenia interesu Watykanu byłoby wszelką pamięć po tych lechitach, ja nawet nie wiem, o czym my mówimy w zasadzie, zniszczyć. Aczkolwiek niektórzy, wie pan, wielcy tego świata to mają takie fantazje, że potrafili zamiast spalić, to tam wrzucił do lochu i się ekscytował, że ona zaschła w wieży. W takim razie, jak rozumiem, też Watykanowi zależałoby, aby zniszczyć pamięć o takich cywilizacjach jak Aztekowie, Majowie, Inkowie. Oczywiście, że tak. A jakoś dowody istnieją. No to jak to się stało? Że po nich jakieś budowle zostały, gdzieś ktoś jakieś wykopaliska prowadzi, jakieś są pamiątki, jakieś może tam nawet monety, coś takiego. A tutaj odnośnie Wielkiej Lechii nie ma kompletnie nic. Ja tylko tak powiedziałem hipotetycznie, że jakieś monety, ale są przecież różne ozdoby i tak dalej. Watykan nie jest wszechmogący. No to więc, to jest chyba pana teoria, że jest wszechmogący i mógł na przykład przekopać... Nie, powiedziałem tylko, że w jego interesie jest, że powinno mu Polskę zależeć. Przekopać całą Polskę i wszerz na 5 metrów w głąb, Patlewicz, żeby zniszczyć wszystkie dowody. Nagina pan moją wypowiedź, naprawdę. No, nie przesadzajmy. Słuchajcie, szkoda czasu, nie dojdziecie tu do konsensusu. Jeszcze jest pytanie, coś dzwoni, słyszę. To nie moje. To ktoś... W kurtce. No to zobaczymy. Ktoś zostawił telefon. To zobaczymy, jak wytrwali są właśnie dzwoniący. Dobrze. Macieju, jesteś socjalistą? A gdzie jest granica? Nie wiem. Nie ma czegoś takiego jak socjalista. Ludzie są racjonalnie myślący i nieracjonalnie myślący. Ja bardzo chętnie wytłumaczę, gdzie jest... Gdzie jest różnica między socjalizmem a zdrowym rozsądkiem. Jest to stosunek do redystrybucji dochodu narodowego. Jeżeli dochód narodowy jest redystrybuowany przez budżet, no to mamy do czynienia z socjalizmem. A jeżeli dochód narodowy jest redystrybuowany przez wolny rynek, to mamy do czynienia z normalnością. Mogę coś powiedzieć? Proszę, oczywiście. Nie ma czystego kapitalizmu i nie ma czystego komunizmu. To są tylko ideały. Czystych typów w przyrodzie nie ma. Prosta sprawa. Jesteśmy takim, na przykładzie Włocławka, pozwólcie, będzie mi łatwiej argumentować. Jesteśmy w mieście Włocławek, a w Toruniu uprawiają socjalizm, czyli budują place zabaw, budują boiska z publicznych pieniędzy dla obywateli. A u nas nie, bo my nie jesteśmy socjalistami. Rozumie pan ten przykład? A więc, jeżeli my we Włocławku nie będziemy budowali tych boisk, nie będziemy budowali tych przedszkoli i tak dalej, to zaczną nam ludzie uciekać do Torunia i zrujnujemy miasto. No, musimy być po części socjalistami. Logika, zdrowy rozsądek, zrozumcie to.
Proszę pana, już panu tłumaczę. Jeżeli w tym mieście, gdzie panuje socjalizm według pana, się buduje te place, no to skąd na to muszą być pieniądze, tak? A te pieniądze pochodzą od obywateli. Więc jeżeli w jakimś mieście by nie zabierano pieniędzy na te inwestycje, to tak. Znaczy, że ludzie mieliby więcej pieniędzy w takie swoich kieszeniach. Takie miasto w Polsce by zbankrutowało w obecnej sytuacji. Musimy się dopasować. Moja klasyfikacja działa w tym wypadku. Może ona w idei jest zacna, tak jak zacny w idei jest komunizm. No, tak jest świat zbudowany, że żeby zwyciężyć, trzeba wierzyć w swoją ideę i próbować wprowadzić ją w życie. Pan głosi swoją, ja głoszę swoją. I to jest najlepszy dowód na wolność światopoglądową. Dokładnie. Tutaj u nas w przestrzeni medialnej. Chciałbym na tym zakończyć pytania od widzów, chociaż jeszcze ich jest trochę, ale byśmy musieli ze 3 godziny rozmawiać. To na koniec pytanie ode mnie. Ale nie, już tu redakcja ciśnie, telefony wydzwaniają. Ja panu zadam pytanie, panu Maciakowi. Proszę bardzo. Czy pan ma jakiś pomysł na to, żeby ograniczyć zadłużenie tego miasta Włocławek? I jaki to jest pomysł? Jak pan chce to zrealizować? Na nieskończenie wiele sposobów możemy to zrobić. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ale wie pan co? Ja coś panu powiem. Pewne długi są dobre. Pan sobie wyobrazi, bo to kapitalizm jest, tak? Rozumie pan? Kapitalizm. Nie ma reguł. W komunizmie, mimo że kodyfikacje, zapisy prawne są bardziej prymitywne, czyli łatwiejsze do obejścia, to nikt ich nie obchodzi, bo się boi stracić zębów. W kapitalizmie nikt nie straci zębów, więc to jest wolna amerykanka. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że tworzymy spółkę we Włocławku od obsługi oświetlenia ulic. Taką mamy fanaberię. To się wydaje dziwne, to się wydaje bzdurne. Dajemy jej działkę, stawiamy jakiś tam klocek, nawet halę, nie musimy tego murować i ona się zajmuje tylko i wyłącznie obsługą oświetlenia ulic. I z tym jest związana wymiana żarówek, kontakty z energią i tak dalej, i tak dalej. I ta spółka nabierze kredytów w niemieckim banku albo watykańskim i równolegle ze swojej działalności będzie sponsorowała nasze szkoły. No, w ramach promocji własnych tam usług i tak dalej. I zbankrutuje. I nagle te banki przychodzą i mówią, no to musimy zabrać wasz majątek. Ale ten majątek jest nic nie wart, bo ona tylko obsługiwała oświetlenie ulic. W tym momencie następna spółka dostaje oświetlenie ulic. Teoretycznie się zadłużyliśmy, ale tymi długami poczęstowaliśmy naszą konkurencję, obce firmy i obce banki. No dobrze, ale kto tą spółkę założy? No wygenerowała ją gmina. Aha, gmina, czyli gmina będzie organem kontrolnym, tak? Odnośnie nie rozumiem, tej jakim tej organem kontrolnym. No i jeżeli to by była spółka gminna, no to znaczy, że... Rada nadzorcza jest organem kontrolnym, bo kontroluje prezesa. No ale pan powiedział, że gmina tą spółkę wygeneruje. No tak, uchwałą Rady Miasta powołamy nową spółkę. Ja tylko podaję przykład, że kredyty mogą być korzystne. Jeżeli obcy nam przedsiębiorcy korzystają z inżynierii finansowej, mamy prawo robić to samo i rżnąć głupców, że to niechcący. Wie pan co, takie właśnie, jak pan to nazwał, rżnięcie głupca doprowadziło do tego, że w tym roku już jedna gmina została rozebrana. Proszę pana, nie przez, wiem, może pan myli pojęcia. Przez długi i przez branie może między innymi nie zrozumiał pan jednak. Widzę, że pan słaby jest w ekonomii, trudno. Dlatego tacy ludzie jak pan powinni lekko ustąpić sceny publicznej dla takich ludzi jak ja, bo ja wiem, jak wyciągnąć z kryzysu, a pan taki... No, znaczy ja rozumiem, Macieju, że mówi, że co, wszystkie teoretyk, chwyty dozwolone, oczywiście, jest to wojna że tak, kapitalizm, gospodarcza, ekonomiczna. Kapitalizm jest od tego, że tu są wszystkie chwyty dozwolone i my musimy to zrozumieć. Kiedyś jak był komunizm i centralne planowanie, Warszawa decydowała, jak będzie wyglądał Włocławek. Tu postawimy taką fabrykę, tu postawimy taką, tu jeszcze kilka osiedli do tego zrobimy, a lokalni sekretarze partii, oni mieli tylko tak doglądać, od czasu do czasu komuś tam coś przeforsować, od czasu do czasu komuś tam dać w buzię i to była ich rola. Nie musieli się martwić nad strategią rozwoju miasta, aż przyszły samorządy. A ci ludzie tam dalej w tych radach siedzą, i oni tak załatwiają sprawy jak sekretarze. Jak ktoś do nich przyjdzie, no to oni tam coś popychają. Nie, oni mają ustalać strategię rozwoju miasta. To na nich teraz spoczywa odpowiedzialność. Oni tego nie rozumieją. Oni się jeszcze zatrzymali w dawnym systemie.
A jeśli nawet powołuje się takie spółki, dyspozycji... tylko żeby wyprowadzać pieniądze z gminy. Dokładnie. A mają do dyspozycji niesamowite mechanizmy, jakie daje kapitalizm. Tylko z nich nie korzystają. Bo ktoś nam wmawia, że mamy być rycerzami takimi ideały rycerza średniowiecznego albo Don Kiszota, tak? Etos. Nie, mamy no to dokładnie. Jeśli patrzymy na rynek, jak mamy na być tak samo brutalni jak nasi. To jest wojna asymetryczna w tej chwili. Tak. Bo my możemy tylko. My się zasłaniamy, oni nas nawalają, a my się zasłaniamy. Nie, zacznijmy też bić. Mhm. Na koniec, no tak przenośnie oczywiście. Na koniec jedno pytanie, które chciałbym mimo wszystko powrócić do wątku głównego, do tych autorytetów, bohaterów, do tego, jak oceniamy tych naszych narodowych liderów. Czy znajdzie się chociaż jeden człowiek, jeden Polak, którego wspólnie moglibyście uznać za autorytet? Taki, który nie miał swoich jakichś czarnych kart w historii. No ja już powiedziałem, czystych typów nie ma w przyrodzie. A ciężko stwierdzić, niektórych bym nawet do 90% podciągnął, ale 100 to ja nawet sobie nie dam. Mm-hmm. No dobrze, no to nie 100, to inaczej. Radosław, tak. Jaki według ciebie taki autorytet na przestrzeni dziejów się wyłania? No może inaczej, tak ostatnie 200 lat, no bo nie sięgajmy tam do królów, piastów i tak dalej. No, który z Polaków byłby dobrym przykładem do naśladowania? Jest wielu takich Polaków i właśnie o nich jest ta książka. Tutaj są ludzie, którzy zajmowali się różnymi dziedzinami, no bo przecież dobry wojskowy nie będzie wzorem dla przedsiębiorcy, tak? Trochę mnie wyprzedziłeś, bo to ja chciałem powiedzieć o tej książce. To ja może jeszcze się dołożę, bo ja też zachęcam do kupienia tej książki, bo uważam, że jeżeli pieniądze wpadną w ręce pana Patlewicza, będzie to znacznie mniejsze zło, niż gdyby wpadły w ręce pana na przykład Kraśki czy Lisa. Nie, no dobrze, ale odpowiedzi mi na to pytanie. Czy macie na przestrzeni ostatnich 200 lat jakieś jeden, dwa autorytety do zaproponowania? Ze słyszenia Dmowski, ale ja też nie wiem. Ja nie mam takiej wiedzy historycznej, więc nie wiem. Ze słyszenia Dmowski. Ja się zapytam, w jakiej dziedzinie ten autorytet? Trudne pytania zadajesz, bo wiesz, gdyż my mamy skłonność... Nie ma ludzi wszechstronnych, ale tak jak powiedziałem, ale są pewnie... Ale są tacy, którzy uważają się zawsze za wszechstronnych. Ale właśnie o to chodzi, że mamy skłonność do wybierania liderów obozu patriotycznego. I sobie namaszczamy dzisiaj ten, jutro kto inny. Więc chodzi mi o to, czy są jacyś... Bo dzisiaj powiedzmy, możecie się kłócić o autorytety, o moralność tych autorytetów, czyli, i kompetencje. Czyli pytasz się, kogo można naśladować dzisiaj? No na przykład. No to podam jeden z przykładów z tej książki. Ksiądz Wacław Bliziński, on stanął naprzeciwko problemów, z którymi borykają się także dzisiejsi Polacy. On, jak został proboszczem w takiej wsi Lisków, to tam był duży alkoholizm, bezrobocie, ludzie wyjeżdżali za granicę do zaboru pruskiego szukać pracy, bieda straszna, analfabetyzm. I on w ciągu swojej ponad 30-letniej posługi doprowadził do tego, że w tej miejscowości powstała szkoła, fabryka zabawek, sklep z częściami rolniczymi, tanimi, powstało przedsiębiorstwo budowlane. Powstało nawet Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, które polegało na tym, że jeżeli jeden gospodarz się spalił, tak, jedno jego gospodarstwo i jego dobytek, to pozostali mieszkańcy, każdy miał obowiązek przynieść a to jakiś worek kartofli, a to jakąś kaczkę przynieść i tak dalej. I to zaczęło działać i faktycznie w ciągu jego posługi tam było chyba z 5 albo 6 takich przypadków, że się spaliło gospodarstwo i ludzie pomogli. I po tych 30 latach okazało się, że wieś autentycznie z drewnianej stała się wsią murowaną. Ludzie przestali wyjeżdżać za granicę do pracy, tylko pracowali na miejscu. U swoich przedsiębiorców, zaopatrywali się u swoich sklepikarzy i tak dalej. I to jest świetny przykład, jak powinniśmy dzisiaj robić. Nie miałem wątpliwości, że padnie taka odpowiedź. Dobry rabin to podstawa. Nie rabin. W tej sytuacji, ksiądz katolicki. To no tak. W tej sytuacji, jakiej jesteśmy, niestety Janosik. Nie mamy innego wyjścia. Czyli wracamy do tego, że wszystkie chwyty dozwolone. Tylko, że wiesz, Janosik nie był postacią prawdziwą. Grab za grabienno je.
no, biorąc przykład z tych wielkich tego świata. Mhm. Tych, którzy no to, naprawdę grabią w białych rękawiczkach, udając kulturalnych. No to faktycznie ma pan autorytety. Gratuluję. No słuchajcie, tak to już bywa, to jakby na odbudowę Polski są różne metody, są różne teorie, no tak jak powiedziałem na wstępie, mamy całą masę różnych liderów, którzy proponują różne rozwiązania. I one się ciągle nie sprawdzają, ale chodzi mi o tych liderów, którzy jednak przemawiają do obozu patriotycznego, bo jakby to jest cały clue tego programu, że jest cała masa Polaków, Piotrze, które... Ale ja nie wiem, czy oni dają mi dobrą radę, no nie, czy oni mnie usypiają, ja tego nie wiem. Okej, no właśnie o tym mówię, że jest cała masa Polaków, którym nie jest wszystko jedno i nie jest obojętne. I myślą i marzą o dużej, suwerennej, niepodległej Polsce, bogatej, a mimo to ich drogi nie tylko się nie krzyżują ze sobą, ale w ogóle się czasem rozbiegają. I myślę, że nie ma takiej uniwersalnej jakiejś rady, która mogłaby podsumować, że ta czy inna droga jest jedyną słuszną, bo wtedy popadamy już w fanatyzm jakiejś ideologii. Gdybyśmy mieli więcej czasu, być może, żebym nas przekonał, że poglądy, które głosi pan Patlewicz, są błędne, tak. są nam czyli szkodzące. Że niby jestem w błędzie, że mówię, żeby nie naśladować tych oszustów, takich jak Rothschildowie i tak dalej. A nie, to może pan mówić dla niepoznaki. Też bym na pana miejscu tak mówił. Czyli jestem agentem Rothschildów teraz, tak? Nie wiem, może jak to tam mówią tym pożytecznym, jak to tam? Nie, no, ale nie wiem, no bo pan tutaj kilkukrotnie powiedział, że należy opierać się na logice, więc pytam, gdzie w tym jest logika? No, w tym jest taka logika, jak u Franciszka Dolasa, który pomagał legionistom nieść karabiny i pięknie ich rozbroił. Pamiętamy tę scenę, tak? A wcześniej im tam opowiadał banialuki, że im zalewajkę ugotuje. No dobrze, ugotuje, ale Franciszek Dolas też jest autorem słynnych słów. Jak to? To Polska nie jest jedna? Zapytany, której Polsce służysz. No i niech to będzie puentą naszego programu, bo myślę, że do konsensusu tutaj nie dojdziemy. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy w tym gronie, że mimo wszystko, pomimo różnic poglądowych porozmawialiśmy. Mam nadzieję, że wy i państwo tam przed monitorami nie uważacie tych 2 godzin za czas stracony, bo z tej perspektywy właśnie ścieranie się światopoglądów dwóch ludzi, którzy ja głęboko wierzę, że wy wierzycie w Polskę właśnie suwerenną, niepodległą, a nie w rozmycie się w jakichś tam strukturach międzynarodowych, że to jest ciekawe. Taka dyskusja dwóch zupełnie różnych światopoglądów. No, w jakichś tam strukturach międzynarodowych to już jest kontra Watykan, nie? Dobra. Znaczy się, to jest generalnie śmieszne, że pan tutaj niejako suponuje, że ja jestem agentem Rothschildów, a przed chwilą sam powiedział, żeby ich naśladować. Tak, po prostu pan zarabia pewnie na tym. No, oczywiście. Ile? Nie wiem, wystarczająco tyle. Być może jest pan mało ambitny i mało zarabia, nie wiem. Słuchajcie, naprawdę, dajmy sobie spokój z tymi uszczypliwościami. To są właśnie teorie spiskowe. No cóż, pozostaje internet, żeby dochodzić swoich prawd. Ja tego dzisiaj nie rozstrzygnę, nie zamierzam. Chciałem bardzo znaleźć wspólną płaszczyznę między wami. No nie udało się, chociaż ja nie, mimo wszystko się wierzę, udało. Kupujcie książkę pana Patrycia. Żeby się znalazła. Były takie momenty, że gdzieś bardzo blisko się spotykaliście. No może to jest dobry początek w ogóle na jakąś szerszą debatę w Polsce, bo jednak to są trochę dwa światy, ale mówiące o wspólnym celu, tylko że każdy widzi go inaczej. Ale tego, że każdy z nas chce tej wolnej, wielkiej Polski, bogatej, niepodległej, to chyba nikt z was nie zaprzeczy. I niech to będzie wspólna płaszczyzna tego programu i na tym kończymy. Proszę państwa, książka Radosława Patlewicza, Mała Księga Bohaterów Polski, dostępna w wydawnictwie Freedom. Linki są w opisie programu. Dodatkowo dostaliśmy dzisiaj 3 takie książki i jeszcze mamy taką mniejszą książeczkę, to już nie Radosław Patlewicz, co by się Ale poleca, tak, ale tajemnice Talmuda, ja dopytałem, dlaczego Talmuda to pisownia oryginalna, napisał to August Rowling. I to są książki od wydawnictwa Freedom. Mamy tych 3 i tych 3 i rozlosujemy je wśród ludzi tradycyjnie, którzy wejdą na Facebooka. Przepraszam, że zachęcam do tego portalu, którego sam nie cierpię, no ale innej możliwości póki co nie mamy, którzy wejdą na nasz fanpage na Facebooku i udostępnią ten nasz dzisiejszy program u siebie dalej. A my z tych ludzi po prostu sobie metodą rozlosujemy, albo umówmy się nawet lepiej.
3 książki pójdą do pierwszych 3 osób, które to zrobią, a 3 kolejne do tych, które rozlosujemy. I tyle. Dziękuję wam bardzo za przybycie, dziękuję za te 2 godziny, dziękuję, że się nie zamordowaliście nawzajem, chociaż tych uszczypliwości była cała masa, ale mimo wszystko moim zdaniem na poziomie wciąż, a nie na pewnej płaszczyźnie, którą epatują jednak wrogowie Polski, żeby tak zniechęcać ordynarnie do siebie. Więc bardzo wam za to dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli Radosław Patlewicz, pisarz historyczny, w sumie historyk, myślę, że się nikt nie obrazi, jak tak powiem. Ja czytałem twoje książki i uważam, że bardzo podoba mi się twoja metodologia badań. I dziennikarz, także kandydat na prezydenta Włocławka, autor i założyciel telewizji CW24, do której oglądania państwa bardzo zachęcam. Znaczy, mimo, szczególnie że jest, jeżeli chodzi o widownię ogólnopolską, program Musisz to wiedzieć. Musisz to wiedzieć, tak. To nie jest telewizja jednego człowieka. Dokładnie, tam są różne materiały lokalne, ludzie mogą nie być tym zainteresowani. Program Musisz to wiedzieć przekazuje treści uniwersalne, więc to będzie... Jest bardzo konkurencyjny wobec nas, CW24 ma więcej subskrypcji, a mimo to chciałbym, żebyście państwo odnotowali, że po przyjacielsku kolegę polecam, bo sam oglądam te programy. A ja korzystam z treści, które Piotr publikuje, otwierają mi oczy, staram się rozwijać, wtedy oczywiście podaję źródło. Wiele spraw dzięki Piotrowi udało mi się też przekazać innego typu publiczności. Chodzi o to, żebyśmy się nie zawęzili jak papułasi, nie? I weryfikowali siebie nawzajem, bo nikt z nas nie jest omylny. Tak nie jest. Sztuka po prostu twierdzić, że jest się nieomylnym. Sztuka jest błądzić i wychodzić z tych różnych zakamarków, gdzie nas życie popchnie. I przyznać się do błędu. I przyznać się do błędu. I dobrze. I na tym dzisiaj program zakończymy. Wszystkie linki do wspierania emisji macie państwo w opisie. Dziś tylko raz o tym przypomniałem po 2 godzinach, także myślę, że nikt nam nie wypomni, że o kasę chodzi, a jednak trochę chodzi o kasę, bo gdyby nie money, to by nie było żadnego programu, nie mielibyśmy tego studia. A to od Rothschilda nie mamy od Rothschilda, nie mamy, słuchajcie, od Putina, nie mamy z Izraela, Banku Ambrosiano. Ja bym bardzo chciał przyjąć, słuchajcie, adres jest, jakby jakaś agentura gdzieś z obcego państwa chciała, to proszę bardzo, to ja pod tym względem też. Wszystkie chwyty dozwolone, niech nam przesyłają w dowolnej walucie, jak to sobie wymienimy, to zorganizujemy jakoś na własny rachunek. Tylko nikt nie jest tym zainteresowany, a nie jest z prostej przyczyny, bo my reprezentujemy interes polski, narodowy, a nie obcy. A po co komu finansować z obcego mocarstwa polski interes narodowy? Dziękuję państwu bardzo i do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy. Partnerem programu jest firma Ulotki.net. Od wizytówek po książki.